A robiłem live'a do trzeciej. A kochasz mnie? Nie rób dramy na socialach! To może być wasz moment. Mam się teraz lać po mordzie z jakimś innym youtuberem? Cieszmy się chwilą. Co ja narobiłem? Miałem tyle opcji, jak mogłem wybrać tylko tę jedną. Stary, jesteś z nią tyle lat. Gdybym mógł wybrać jeszcze jedną, no może dwie. Człowieku, nie rób tego, Kasi. Co? Co? A co do tego ma Kasia? To o czym ty gadasz? O drużynie, na którą postawiłem? Ach, to luz. Betclic ma opcję edytuj zakład. Możesz dorzucić kolejne zakłady na kupon. I wykrzyczał głośne tak, bo Betclic wprowadził opcję edytuj zakład, która pozwala dodawać kolejne zakłady na kupon. Co jak się zobaczy? Widzisz? Przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przetreningóweczkę. Najlepsza przetreningówka od Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kuriec z paką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym face to face do gali Fame 20, do gali jubileuszowej. W dzisiejszym face to face będziemy gościć taką parę jak Tuszol Kosa, czy to Nathan Szeliga, ale zanim przejdziemy do tej części programu, oczywiście sponsorzy, którymi jest Betclic oficjalny bookmacher, WKGIG, SFD, GBS, Ginwater, Royal Watch, HotPay, Pitbull, partnerami jest Pyszna Fabryka, Ubezpieczenia Grodzki, MML, patronami medialnymi jest Radio SK i SK Rock. Witam wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja chciałbym do siebie zaprosić pierwszą parę dzisiejszego face to face'a, czyli Jakuba Kosę Koseckiego oraz Łukasza Tuszola Tuszyńskiego. Mano. Witam cię bardzo serdecznie. Ekrany wam się zjebały. Zjebało się coś? O chuj, nie, trudno. Szacuneczek na starcie chłopaków. Dobrze, panowie, pierwszy raz siedzicie tutaj w tym studio. Dwóch debiutantów. Jak się czujecie? Jak przygotowania w ogóle wam idą? Mi zajebiście. Zajebiście. Ja jestem pewny w chuj. Kiero Poznania. Tylko kieraz. Okej, okay, a ty? Dobrze, wiesz, trzy treningi dziennie praktycznie, piłka nożna, mata, także jest dobrze, nie? Nie martwię się i nie przejmuję się niczym. Dobra, chłopaki, na samym starcie, tak jak zawsze jest to w programie Face to Face, zrobimy pytania prawda-fałsz. Nie tak, nie, tylko prawda-fałsz. Wiadomo, duża zmiana. Macie jednego pomidora, że możecie wyminąć to pytanie i nie odpowiedzieć na nie. No i co? To od kogo zaczynamy? Może od Tuszola, bo Tuszol w streamach jest, że tak powiem, biegły i ciągle działa. No to zaczynamy. Uważam Koseckiego za dobrego piłkarza. Fałsz. On mnie nawet nie widział, bo nigdy tak jak gram. No, szczerze twoją dupę raczej widział. Szczerze, to dupę widziałem, bo to cała Polska widziała, ale szczerze to nie oglądałem ani jednego meczu. Mecz Polska-Ukraina na Narodowym, dobrze mówię? Mnie polska piłka w ogóle nie interesuje. Żadna piłka w sumie na ten moment, więc... Okej, okay, czyli fałsz, dobra. Fałsz. Żałuję dołączenia do Bungie. Fałsz. Wolę łowić ryby niż tworzyć kontent na YouTube. Prawda. Rozpoznalność i sława mnie przytłacza. Fałsz. Tęskni za streamami podczas treningów. Prawda.
nasza relacja z chłopakami z Bungie różni się od tej na kamerach? Fałsz. Okej, czy jesteś real? To jest... Wszystko jest, to co jest na kamerach, to jest, powiem tak, na kamerach nawet jest mało. Z uwagi na, że tak powiem, cenzurę, która obowiązuje, ale to jest nasze takie prywatne. Także jest śmiesznie, jest fajnie, bawimy się przede wszystkim i jak jeszcze z tego robimy... No, czyli się trochę różni ta relacja. No tyle, ile może, no, w granicach rozsądku. Streamowanie to coś, co kocham. Fałsz. Afera z rozpadem YFL nie wpłynęła na moje relacje z chłopakami z Bungie. Prawda. Cisnąłem bekę z afery z dupą Koseckiego. Prawda. Nienawidzę świata influencerów. Prawda. Szanuję swojego przeciwnika, ale jak przegnie, jadę z nim. Prawda. Świat influencerów jest zakłamany, tutaj każdy chce relacji, jak masz zasięgi. Prawda. Okej. Okay. No i teraz przechodzimy, nie użyłeś pomidora. Po chuj. No i kurwa szacuneczek. Przechodzimy do Kosy. Kosa. Uważam, że dobrze poprowadziłem swoją karierę piłkarską. Fałsz. Wstydzę się memów z meczu, gdzie widać mi tyłek. Fałsz. Piłka nożna nadal jest na pierwszym miejscu. Prawda. Uważam, że Tuszol nie jest trudnym przeciwnikiem. Fałsz. Treningi sztuki walki są trudniejsze od piłkarskich. Prawda. Publika Bungie będzie bardzo łatwa do uciszenia. Prawda. O kurde. Żeś kurwa grubo powiedział. Mocny statement na starcie. Piłkarską uciszałem, to jest jakiś wiesz. A o, tutaj kurwa, Poznaniak. Poznaniak. Sobie tak, że to jest chuj, nie? Poznaniak. Warszawia kontra Poznaniak. Dobra. Tuszol to piesek Bungie. Tak dałem do tego, no to prawda, no na to chwilę prawda. Gdyby nie moja afera z panem w długich włosach oraz sunięte spodenki podczas meczu, nie byłbym aż tak znany. Fałsz. Więcej pieniędzy przemelanżowałem niż zainwestowałem. Fałsz. Na zgrupowaniach klubu piłkarskiego alkohol to nieodłączna część przygotowań. Prawda. Gdyby nie mój styl życia, byłbym teraz wyżej niż Robert Lewandowski. Fałsz. Okej. Okay. I w takim oto klimatem wchodzimy. Ani jeden, ani drugi nie użył pomidora. I dobra, ty powiedziałeś, Kosa, na samym starcie, że publika Bungie będzie łatwa do uciszenia. Powiedziałeś też tak w wywiadzie. I powiedz mi, dlaczego ty tak uważasz? Wiesz co, no, 2000 kibiców jest łatwiejsze do uciszenia niż 50 tysięcy kibiców na trybunach stadionu piłkarskiego, gdzie znowu odniosę się do meczów, które grałem w Poznaniu. To ja tam nie widziałem, 7-letnie dzieci, ja w życiu nie słyszałem takiej wiązanki w swoją stronę, jak to, co się działo na stadionie przy Bułgarskiej, jak przyjeżdżała Legia, bo wiadomo, to się bardzo nie lubi, te dwa kluby, to wiesz... Odwieczni rywale, nie? Odwieczni, nie? Tam się działo coś, to było nieprawdopodobne, na te mecze się czekało, także wątpię, aby 2000 kibiców miało jakiś wpływ na mnie, skoro grałem przy kibicach, gdzie byli przeciwko mnie 50 tysięcy, 40 tysięcy, tak mówię. Się możesz śmiać wszystko. Znaczy zastanawiam się. Jeśli mogę przerwać, bo powiedz mi tak, uciszenie sektora, jeśli chodzi o piłkę nożną i tak dalej, to co to znaczy, że strzeliłeś bramkę? Oni dalej skandowali, nie. Że cię jebać i tak dalej, prawda? No, tak, dokładnie. To nie uciszysz. Rozumiem, że to jest jakiś tam synonim. Jak strzelasz, tam, tak, to tak się mówi, że uciszasz, nie? Także o to chodzi, że po prostu wiesz, strzelasz. Czyli żeby uciszyć trybuny Bungie, musiałbyś mnie najebać. To dobrze wiesz, że nie stanie się, to jest nierealne. Ty się możesz śmiać, wiesz. To jest nierealne. Możesz mówić takie rzeczy, ja rozumiem. U mnie wszystko to wychodzi naturalnie. Ja ci mówię poważnie, grałem tą presję, którą... Ale ty wiesz, że my się będziemy widziani w piłkę. Ja wiem i to tam mówię. Ty jeszcze czegoś nie miałeś takiego jak presja i że ludzie na ciebie będą patrzeć i mężczyzna musiał jeszcze do tego dać trochę, nie wiem, wytrzymałości jakiejś tam, czy pokazać się od strony sportowej. To jest zupełnie co innego niż to, co masz przed komputerem, czy robisz ze swoimi kolegami. Także ja jestem do tego przyzwyczajony, więc patrzę na to, że dla mnie... Im dłużej będzie trwała ta walka, tym większą przyjemność będę z niej czerpał, nie? Także oczywiście ta walka będzie krótka, nie będzie trwała. Pierwszy cep na ryj i leci. Nie, no widzę tyle, twoje treningi, wrzucasz jakieś te piruety, robisz, kurwa, my tam będziemy walczyć, czy jak nie wiem, czy tańczyć, znaczy, nie ja tam po prostu upierdolę, nie? Podejdę, mam nadzieję, że tak. Powiedz mi, ile masz na wadze teraz? 64. 64. Do wagi będziesz miał ile? Do walki? Nie wiem, nie mogę więcej, bo też dostałem limit w klubie piłkarskim. Tak, między nami będzie jakieś 10 kilo różnicy w dniu walki. No. A ty będziesz zbijał pewnie z wody, nie? No, a jak? Klasycznie. I co, ty myślisz, że to ci da jakąś przewagę?
Zobacz, jak ty wyglądasz, człowieku. Stary, mentalnie, to ja cię jak zjadam, Bobo. Jeżeli chodzi o przygotowanie mentalnie. Jak tu wchodziliśmy, to jeszcze miałeś lizaka i sobie ciumciałeś jak smoczek, żeby uspokoić nerwy. Nie, jak żeby uspokoić, cieszę się tym, że tu Bobo. Jestem, bo po prostu ty myślisz, że to będzie takie łatwe, a ja po prostu wiem, że po prostu nie dasz sobie z tym rady, no naprawdę. Ja się bardzo cieszę z tego, że będę miał kogoś takiego na pierwszą walkę, także on myśli, to można się śmiać. Wszyscy mówią o mojej wadze, ja z tym nic nie robię, nie będę brał żadnych sterydów czy cokolwiek, nie interesuje mnie to. Ja podchodzę naturalnie, zawsze byłem sam, wolałem być chujowy czasami w piłkę nożną, ale być fair względem wszystkich sportowców. I tak samo wyjdę do tej walki. Mentalnie i jeżeli chodzi o przygotowanie, moje ego i to wszystko, to jest po prostu, jesteśmy na innym poziomie i to wystarczy. Bo ty sobie nie zdajesz sprawy, że przygotowanie, możesz być zajebiście wyżyłowany i fajnie wszystko, kurwa, ten, ale jeżeli w głowie jesteś, kurwa, słaby, a nie ma możliwości, żebyś był lepszy ode mnie, już ci to mówię teraz, więc... No tak jebany jak ty to nie byłem nigdy, raczej nie będę. Dokładnie, więc, nie byłeś. Tu masz rację. Nie byłeś, bo jeszcze nie osiągnąłeś... Bardziej jebana chyba była tylko Sasza. Nie osiągnąłeś tyle, co ja. Zaczniesz osiągać jakieś sukcesy, to dopiero zaczniesz się jebać. Bo tak to jest. Jeżeli osiągasz sukces, jesteś jebany, bo ludzie tego nie lubią. Nie niekoniecznie są osoby, które osiągają sukces, nie są jebane, nie? Zazwyczaj tak jest, niestety, zobacz. No jeszcze nic nie osiągnąłeś, więc kurwa, nigdy nie byłeś jebany. I tyle, no. To przyznam szczerze, nie uważam, żebym cokolwiek jeszcze osiągnął jakiegoś wielkiego. Także ja uważam, że osiągnąłem, bo wiesz. I też nie mam zamiaru się kreować na jakąś osobę, co nie wiadomo co. Bo jestem zwykłym chłopaczkiem, który po prostu dostał szansę i próbuję sobie wykorzystać. Ale wykorzystujesz ją, także pod tym względem to prawda. Wykorzystujesz ją i tak jak mówię, zaczniesz osiągać sukces, bo na pewno zaczniesz osiągać i dopiero wtedy zacznie się jebanie, bo ludzie tego nie lubią. Także wiesz, przygotuj się na to, nie? A to nie jest dobrze, łatwe. Dobrze. Kosa, ty wspomniałeś o ego, że masz je wyjebane do góry. Ja się zastanawiam skąd, bo ty w wywiadzie Łukanu powiedziałeś, że nigdy nikt ci nie dał w mordę, ani ty też nikomu nie dałeś. I ja pytanie mam do ciebie, Tuszol. Czy ty masz jakiś rekord uliczny i jak sobie radziłeś na tym streetie? Znaczy, powiem tak, no ja sporo miałem taki okres w życiu, gdzie bardzo dużo imprezowałem, praktycznie 3 razy w tygodniu. A myślę, że Kosa też miał taki okres. Ja też imprezowałem, ale... No, kluka trochę krzywa u mnie, zwłaszcza na Sadanosa, było coś tam. Parę razy w pizdę dostałem. Zazwyczaj w pizdę dostałem. No, ale nie boję się bić. Jakbyś tak miał dać rekord uliczny, jak kiedyś. Nie mam pojęcia. Może jednego kiedyś udało mi się zgasić, ale tak to raczej ja dostawałem. Z 1,7? No, ja zawsze byłem chudziutki, zawsze byłem gabarytów Koseckiego, także wiesz. No nie ciężko było znaleźć oponenta większego ode mnie. A na ulicy zawsze, na imprezach byłem tą osobą, która stara się gdzieś tam załagodzić sytuację. Pacyfist. I po prostu tak podchodziłem, próbowałem załagodzić sytuację, a kończyło się tak, że to ja dostawałem wpierdol za kumpla na przykład, nie? No. To Koza, skąd ty wyjebanego? Jak ty się nigdy nie pizgałeś? Nie, no to jest, tak się mówi, pół żartem, pół serio, bo przesady. Chodzi o to, że po prostu ja od dziecka byłem od razu, wiesz, syn Romana Koseckiego, zajebisty. On był piłkarzem, ja tak naprawdę obok niego nie stałem. Ja sobie zdaję sobie sprawę, ludzie myślą, że ja kurwa uważam, że nie wiem, że osiągnąłem więcej czy coś. No nie. Mój stary był naprawdę zajebistym piłkarzem i człowiekiem. Mentalnie on też był przygotowany na to wszystko, on żył jeszcze w innych czasach. No i po prostu od małego zawsze słyszałem, że syn Romana Koseckiego, że zawsze muszę, kurwa, że ktoś mi pomaga. Tak, że mi pomaga. I po prostu dlatego zacząłem też tak w wieku 24-5 lat imprezować, wiesz, i mniej przykładałem się do gry w piłkę, bo troszeczkę się wypaliłem i mnie już to nie sprawiało mi takiej radości wielkiej, więc... No nastawiony byłem na to, że zawsze będę musiał pokazywać, że jestem lepszym piłkarzem, co nigdy się nie zdarzyło i po prostu to jakoś wyszło, że poradziłem sobie z tym w głowie i zawsze byłem sobą, nie? Okej. Widzowie, jeśli wy macie jakieś pytanie do chłopaków, to tutaj wyświetla się beleczka, gdzie piszecie SMS i możecie dodzwonić się w taki oto sposób do studia. A ja teraz przejdę, bo ty nawiązałeś Kosa do ojca, więc ja się spytam ciebie, Tuszol, czy twoim zdaniem Kosa bez ojca byłby nikim? Nie mam pojęcia, nie chcę się wypowiadać na temat jakby kwestii powiązanych z rodziną, totalnie mnie to nie interesuje. Słyszałem tylko, bo mówię, ja się piłką nożną w ogóle nie interesuję, aczkolwiek osoby, które gdzieś tam z otoczenia, które teraz mnie trenują, interesują się tą piłką i to bardzo mocno. No i same przyznały, że tak jak nienawidzą młodego Koseckiego, tak ojca jego szanują, że bardzo fajny, wielki piłkarz i tak dalej, także skoro oni tak mówią, ja im ufam, natomiast ja osobiście nie mam zdania, bo... Nie znam się, to się nie wypowiem. Okej, Kosa, a ty uważasz, że bez Bungie Tuszol by coś osiągnął? Oczywiście, że nie. Kurczę, daj mi się powiedzieć, proszę. Nie chciałbym, wiesz co, powiem ci tak, bo że nie zabrzmi to nie, jakoś, że jakaś wrogość między nami jest czy coś, ale powiem szczerze, jak usłyszałem, że mogę zawalczyć z Tuszolem, to od razu chciałem walczyć, bo przyznam szczerze,
może nie powinienem tego robić i też osoby mówią mi, żeby to nie robić. Oglądasz? Oglądam Bungie. Ja to. Oglądam Bungie, subskrybuję i naprawdę lubię ich oglądać. I jak miałem czasami zły dzień czy coś, to lubiłem ich odcinki oglądać. Naprawdę i nie powinienem czyli, tego czyli może mówić. Czyli twój ulubiony odcinek w kurwianie Tuszola. Ale powiem ci szczerze, Tuszol, wiesz czego się zapamiętałem? Z tych kurwa wąsów i podobały mi się tak w chuj jego wąsy. Jeszcze jak miałeś te kręcone, naprawdę podobały mi się jego wąsy i kiedyś próbowałem zapuścić, ale wyglądałem na już jeszcze gorzej niż teraz. Się gorzej? Więc, jeszcze gorzej niż teraz. Ja pierdolę. Mówię, wiesz, nie, nie, ale nie powinienem tego mówić, ale więc uważam, że raczej by sobie nie poradził tak. Ale nie, ja miał, tego nie miałby zdania, łatwiejszego. Ja jestem ale tego tak samo ja, on nie chciał się wypowiedzieć o mojej rodzinie i super. I bez Barona, nie? Też by raczej kurwa, ja jestem pies z Bandury, a ty jesteś pies Barona. No i tyle. W takim świecie żyjemy. Ciężko jest bez jakiejś pomocy, kontaktów czy ludzi, którzy są w stanie. Nie, no jest, ale tutaj akurat racja, bo jest masa ludzi, którzy gdzieś tam zasługują na to, żeby się dokładnie wybić. Ja nie mówię, że jestem taką osobą, ale daję po prostu taki przykład, a się nie wybijają, bo dokładnie nie mają kontaktów, nie? Dokładnie. Nie mają. W takim świecie nie żyjemy, no, dlatego trzeba szczerze powiedzieć. Ja nieraz powiedziałem, że ojciec mi w chuj pomógł i za to mu dziękuję, ale słuchaj, wychodziłem na boisko, ja musiałem grać, nie? No tak. No. Także wiesz. No. Nikt za ciebie meczu nie zagra. Tuszol, ty przed chwilą powiedziałeś o wsie Bandury. No. W takim razie poproszę o odpalenie screena numer 2. No i teraz tutaj będzie screen, zobaczmy. Kuba Kosecki dodał na story, jak po mnie idziesz, to lepiej załóż wygodne buty, psie bandury. Żaden trener cię nie przygotuje na to, co cię czeka 10 lutego. Skąd taka ofensywa, skoro nie ma wrogości, że nazywasz psem bandury? Tu zaczepił mnie. Nie, to ja go zaczepiłem pierwszy. Tak, ja go tak zaczepiłem pierwszy, no, nagrałem storkę, że idę po niego i odpowiedział i potem mi to wszędzie potem wszędzie. Ale też jakoś nie pocisnąłeś go. Kurwa, coś tam było, że Kosecki, idę po ciebie, Kosecka, czy coś tam. Kosecka. No, Kosecka, no. Coś takiego było, no. Kurwa, ale powiedziałem, trochę grubo. Tak kąsimy się ostro w chuj, co? No, dymy jak chuj. Kurwa, chłopaki. Dymomierz wyjebał. Kiedyś pamiętam, jak na Fejmie był Dymomierz, to tutaj byłby no najwyżej, tak mi się wydaje. Dobra, Tushi, mam pytanie do ciebie, bo Kosel wiada często, to już w sumie było, dobra, chuj, bo chciałem się zapytać o ten sektor, ale to, o tym już w sumie gadaliśmy. Jak ogólnie na ciebie wpływa streamowanie i czy ty byś to zamienił na jakąś inną czynność, czy nie czujesz czasem po prostu takiej presji na tobie, że musisz to robić, czy po prostu cieszysz się chwilą i wykorzystujesz szansę? To znaczy powiem tak, no streamowanie to ja teraz traktuję po prostu jak robotę, no to jest moja praca, z tego dostaję pieniądze, dzięki temu łapię po prostu kontrakty, na których zarabiam i no trzeba zrobić, no to robię. To, że czasami nie mam ochoty tego zrobić, no to już jest inna kwestia, no też czasami tak, na każdy człowiek ma tak, że czasami wstaje rano i mówi, kurwa, nie chcę mi się iść do roboty, nie? Tylko że ja mam ten plus, że faktycznie jak mi się nie chce, to mogę po prostu sobie dzisiaj nie odpalić. On przesunąć, tak? Ale elastyczność dzień jest zajebistym plusem i mega to szanuję i jest fajnie, ale no są takie dni. A są też takie dni, gdzie bardzo chętnie aż wyczekuję, żeby się odpalić. Zwłaszcza jak robię jakiś stream z ryb, to te streamy lubię. Sponsorski. Nie. Te streamy z ryb akurat lubię bardzo, bo nie dość, że robię to, co lubię, to jeszcze po prostu na to zarabiam. No to już chyba lepiej się nie da, nie? Myślę, że jest to chyba najprzyjemniejsze, że pykasz sobie w gierkę, dostajesz sos. Dokładnie. Fajna sprawa. Kosa, powiedz mi, bo ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że starasz się swoim podejściem do życia pokazać młodzieży, że hejt nie jest straszny i że najważniejsze to jest być sobą. Dlatego ja bym chciał, żebyś ty się zmierzył z komentarzami z Twittera i odpalił teraz screena numer 4. Reżyserkę poproszę. I to jest tak. Ktoś wam oferuje 1000 zł, żeby założyć strój jak młody Kosecki i wyjść tak do centrum miasta. Co robicie? To jest też w sumie pytanie do widzów. Co widzowie robicie? Ubieracie i zgarniacie tysiaczka, czy odpuszczacie? Jak byś odpowiedział na tego tweeta? Ja bym wyszedł, jak widzę. To cię ubierał? Sam się ubieram. Wiesz co, lubię takie rzeczy. Wiem, na co ludzie zwracają uwagę, jeżeli chodzi o moją osobę i po prostu lubię... Dziękuję bardzo. Ciczek. Dziękuję pięknej pani. I po prostu lubię czasami, wiesz, no po co mam robić patolkę, wyzywać kogoś i po prostu, nie wiem, jak możesz ubrać się i tak zwrócisz na się uwagę, dlatego w ten sposób najczęstszy komentarz wyróżnać, na czacie, Teletubbies. Teletubbies, Kosecka. Teletubbies. Dobra, odpalmy teraz screena numer 5, bo to jest pod tego Twittera komentarz. Zesrał się jakby. I pokażmy jeszcze raz screen numer 4. Chodzi tutaj o spodnie.
Ale teraz są podobne. Pytanie, skąd takie pędzlały? Teraz są podobne. Skąd takie pędzlały ogarnąć? Wiesz co, no. Lubisz takie miejsce na pieluchę? Wiesz co, mam, chodzisz na ryby, to mam węgorza dobrego, więc ja, muszę mieć gdzieś zmieścić, więc... Białego robaka, mędę. Jest. Tam jest potężna armata, więc trzeba gdzieś to zmieścić, nie? Nie, a tak na poważnie, słuchaj. Ulubiony klub Arsenal, wiadomo, nie, Arsenal, bo armata. Lubię się tak ubierać, nie sprawia mi to, problemów, nie? Okej, okay, nie sprawia mi to problemów kompletnie. I nie zwracam uwagi na to, jeżeli gdzieś idę, nie zwracam kompletnie uwagi na to, czy ktoś się śmieje, wytyka palcem, czy ma jakiś problem. Jeżeli ktoś lubi się ubierać w różne... Nie, nie miałbym pretensji i nigdy nikogo nie wytykam palcami. Znaczy także... nie, to akurat jest dobre, nie? Jak także... w dupie... Ja też mam generalnie te... Nie no, generalnie niech się każdy ubiera jak chce, ale... Właśnie zastanawiałem się, jak ty do internautów, a, nie? A powiem ci szczerze tak. Jak odbierasz gdyby to? Nie to, gdyby nie ta całe memy, hejt, jakieś tam czasami wylewanie swoich gorzkich żali, że miał, ktoś miał zły dzień, więc pociśnie po Koseckim, więc powiem ci tak, gdyby nie to, no to by teraz tutaj nie było, nie? A to jest, jestem tutaj, chciałem tutaj być, mówiłem dwa lata wyszedłeś ze strefy komfortu. Tak, wyszedłem ze strefy komfortu, wiesz, no, oni to napędzają, no ja tak naprawdę nic nie muszę robić, a oni po prostu to napędzają i dzięki tak naprawdę im... Czyli nieważne jak mówią, ważne, że mówią. Tak jest, także mówię poważnie. W sumie tak to działa w internecie, nie? No, naprawdę mnie to nie interesuje, nie? Trochę to też pokazuje... Nathan, który na przykład... Chyba brzydki jestem. Shelly jest w studio. Dobra, odpalmy jeszcze screena numer 3, bo też jestem ciekawy, jak na ten komentarz by odpowiedział. To jest taki chyba najbardziej typical komentarz w swoją stronę, który w sieci można znaleźć. Czyli gdyby nie ojciec zapierdalałby na wózku widłowym, na magazynie świat jest niesprawiedliwy, to prawda. Pewne. Dostałem talent po ojcu. Mentalność też nauczył mnie tego i świat jest niesprawiedliwy, tak jak mówię. Spotkałem w piłce nożnej, nawet w Kosie Konstancin, w Akademii mojego ojca, chłopaków, z którymi grałem w jednym roczniku, byli lepsi ode mnie. Ale no niestety życie rodzinne, brak pieniędzy, czy musieli pomagać swoim rodzinom, sprawił, że musieli odpuścić piłkę nożną. To jest prawda. Zbliża się taki wiek, 15-16 lat, gdzie już... Musisz po prostu podjąć decyzję, albo rodzicom pomagasz i albo idziesz do pracy, albo nie wiem, na roli coś robisz, gdziekolwiek. W chuj ludzie takich szanuję, to byli moi koledzy do tej pory są i to jest taki jest świat. Jeżeli ludzie myślą, że piszą taki komentarz, mnie to obrazi, to po prostu niech ten, kto to napisał, niech on to przeczyta. I niech sam sobie odpowie na ten komentarz. No kurwa, że świat nie jest sprawiedliwy. No tak to jest, no niestety. No. I to pewne, tak, zgadzam się, to pewne 100%. Ale tak jak mówię, wychodziłem potem na boisko i to ja musiałem grać, nie? Nie chodził ojciec na boisko za mnie, także tyle. No nie da się tego ukryć, bo jeszcze możliwości podmianki tutaj no, nie mamy w tym świecie. Mamy pierwszy telefon, który odbieramy. Halo, halo, skąd jesteś i jak masz na imię? Cześć, jestem Martyna z Gliwic. Siemka, Martyna. I mam pytanie do Tuszola. Nawijaj. No, halo, cześć. Czy Tuszol nie czuje trochę hipokryzji, bo jak zaczynał na Twitchu i ogólnie tam się pojawiać w internecie, no to mówił, że nigdy nie wejdzie w ten fałszywy świat, no a jednak się tutaj pojawiłeś. To znaczy fałszywy świat, czyli chodzi ci o świat influencerów, tak? Tak. Znaczy powiem ci tak. Ja mówiąc, że wejść w ten fałszywy świat, miałem na myśli obracanie się w towarzystwie tych wszystkich influencerów, a prawda jest taka, że my po prostu mamy swoją zamkniętą ekipę, nie pojawiamy się tam, gdzie nie musimy, chociaż pomimo tego, że dużo osób oferuje jakieś krosy i tak dalej, to nie robimy tego, bo nam jest tak wygodniej i tyle, nie? Także bardziej o to chodziło. Aha, jeszcze mam jedno pytanko. Czy na tych filmach, gdzie tam cię wkurzają i tak dalej, no to nie czujesz się wykorzystywany trochę przez nich? Nie. Znaczy powiem ci tak, ja swoją godność mam tak dalej i naprawdę, gdyby były przekraczane... Dużo wycięli. Gdyby były przekraczane jakieś granice, no to po prostu bym sobie na to nie pozwolił, tak? No tutaj, nie wiem, ja rozumiem, że niektórzy mogą to postrzegać, że jestem jakimś tam popychadłem czy coś, ale no... Ja prawdę znam, chłopacy też, kolegujemy się dalej, przyjaźnimy się nawet. Jest i sam. I co, no jest jak jest, nie? A to jak to odbiera, no to już jego sprawa, jego jakby wola interpretacji, nie? Okej, dziękuję bardzo. Team Bungie, pozdro Ulfik. Dziękuję. Trzymaj się, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dobra, Kuba miał tutaj już komentarze z Twittera, to teraz przejdźmy do twoich komentarzy. Dawaj, z Twittera. No. Ja lubię sobie czasami wejść poczytać, bo tam mnie jadą ostro. Screen 9. Poproszę o screena numer 9. Bungie. Chyba chodzi tutaj o... Młody fanbase. Chodzi tutaj o publikę, no. Ja się z tym nie zgodzę. Ja byłem na trybunie, też nie widziałem,
aż tak młodych osobników? Ja powiem tak, no generalnie spora część naszych widzów to są osoby jednak powyżej 16 roku życia i nawet powyżej 20. Mhm. No wiesz, przy takiej ilości subów, które ma kanał Bungie i takiej rozpoznawalności, no to jakby skutkiem ubocznym też jest tego, że dzieciaki też no, nas kojarzą, znają, oglądają. My nie celujemy w content typowo dla dzieci, nie jesteśmy family friendly contentem. Jest tam dużo przeklinania, a tak dalej, jakichś dziwnych akcji. No a że młodzi to oglądają, no to co my na to możemy poradzić? No, Tutaj chodziło chyba o typowo trybunę, bo to 10 grudnia, z tego co patrzę, to chyba gdzieś w pobliżu gali to było, nie? No to, znaczy, no to powiem ci tak, ja na trybunie za każdym razem jak byłem, no to nie widziałem, żeby były jakieś... No przychodzą młode osoby, ale młode osoby dla mnie, no ja mam 31 lat, za chwilę 32, 5 lutego kończę, także pamiętaj, prezent mi daj. Pamiętam, no, 5 lutego nie ma to tamto. Także ja ci powiem, że no nie wiem, no... Uszczypliwe takie, ale raczej mija się z prawdą. Powiem tak, jak jesteśmy teraz przy widowni, to też muszę powiedzieć, że Tauron Arena została zmodyfikowana i dodali Fame 600 biletów. To są ostatnie 600 biletów, które możecie kupić na Fame TV. Więc serdecznie zapraszam, bo więcej, moi drodzy, nie będzie. A tak możecie zobaczyć na przykład to zestawienie w klatce. K1, małe rękawice, o, fajne zestawienie. Szybka akcja. Jest to największa arena w Polsce i tak naprawdę ona się już robi za mała, nie? Ile tam jest miejsc? Kurde, chyba 13-14 koła. No, coś takiego, ale nie mam pewności. Tego nie potwierdzam. Reżyserka może mi powiedzieć, ile to wtedy powiem. Ponad 14 koła. No, dobra, przejdźmy do screena 10 i zostańmy przy komentarzach. No. To jest chyba właśnie typowo, jeśli chodzi o waszą trybunę. Nie wyjdzie żywy z internetu, Bungie, zróbcie pierdolony hałas. No i co? No i nic, no i pytam się właśnie, jak ty się masz do takich komentarzy? Nie, śmieszy mnie to. Ja lubię sam z siebie czasami nawet wejść na Twittera, pomimo tego, że polski Twitter to jest totalne bagno. No jest trochę... No jest gówno, nie? Jest gówno straszne. Mocnym wylewem. Tak. Ale lubię sobie czasami wejść i poczytać na swój temat właśnie takie negatywne komentarze, no bo ile można słuchać, że jest się super słodkim, zajebistym, no bez przesady, nie? Co, zdjęcie fajne, to jest zdjęcie, jak byłem, obudziłem się zaraz po weselu, ostro sobie dałem w pizdę, grube wesele, no. No. I co? Nie rusza mnie to, śmieszy mnie to, lubię takie rzeczy. Ty, bo Kosa jest piłkarzem. Myślisz, żebyś przepił Kosę? Kosa? Na pewno. Kosa to jest mocny melanżowicz. Ja już mocno czasu. Wypadłem z obiegu, bo kiedyś... Dwóch wypadło z obiegu. Kiedyś mocny miałem łeb jeszcze tam w miarę, a teraz to ja jestem pipa. Teraz ja piję 3 piwa, a już się głupapka zaczyna, nie? No tak, tak, ja no. Dobra. Mamy teraz telefon na linii, więc odbieramy. Halo, halo. Jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Siema, no. Siema. Siema, siema. Radek z Kansas. Siemano, Radku. Chciałem się zapytać Tuczola, dlaczego nienawidzi karpiarzy? Powiem ci tak, to nie jest tak, że ich nienawidzę, to jest taki mem po prostu. To jest taki mem, odwieszna wojna jakby spinningistów i karpiarzy. Szanuję wszystkich wędkarzy za to, że mają jakieś fajne hobby. A to jest po prostu tak, takie szczypanie się, nie? Także to jest żart. Aha. Dobra, jeszcze drugie pytanie. Jako naczelny poznański kiper, kiedy było ostatnie piwko? Kiedy było ostatnie piwko? Tak szczerze, bez kłamania? Z 3 dni temu. Łąża miodowa. Dobra, to nic, pozdrawiam. Życzę udanej, wygranej. Kieraz mnie zajebie. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, Radku. Kieraz mnie zajebie. Kosa, pytanie mam do siebie teraz. Ile ty trenujesz, bo ty w jednym z wywiadzie, dokładnie w wywiadzie w Antyfaktów, powiedziałeś, że w 6 miesięcy będziesz najlepszym freakiem swojej kategorii wagowej i powiedziałeś w sumie tak samo dotyczące piłki nożnej, że w 6 miesięcy... Nie mam kategorii wagowej. No, 60 macie... kilo. Wiesz. Jakieś dziecko ci znajdą, spokojnie. Nie, no, dzieci, 16 wiesz. Lat musi mieć, nie? Skończony. Tak powiedziałem, bo wiedziałem, że nie ma mojej kategorii wagowej, więc musimy to robić, więc wiesz. Okej, okay. Czyli jesteś jedyny, dlatego jesteś najlepszy. Tak jest. Jak jedziesz na tak te jest. Zawody, wiesz, za dzieciaka jest kategoria wagowa 47 i tam jest dwóch gości. Wiesz, i ma, o, to... mam, przywiozłem srebro. Mama, mam srebro. Najlepsze jest to, że ludzie...
czy naprawdę ludzie wierzą w to wszystko, jak ja mówię takie czasami głupoty, żeby specjalnie podkurwić czy coś, ludzie w to kurwa wierzą. Ja nie wiem, tak samo jak powiedziałem, że ja dajcie mi pół roku i byłbym najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie, no kurwa, kto to mówi? Po 8 miesiącach nie grania w piłkę, wiesz. Akurat... Ale to po co tak mówię? I ludzie? No bo ludzie są takie ciągle, wiesz, ciągle coś gada, pierdoli, no to w końcu jak to powiesz, to wiesz, no oni nagle głupawki dostają, nie, wiesz, nie? Ale to nie jest tak, że to przez to, że to gadasz, to ludzie mają cię po prostu za debila? Nie, wiesz, no... tak to jest. Ale ja, wiesz co, ja ważne, bo wychodzisz na taką osobę, co pierdoli, że ta słowa nawiasz, nie? A obchodzi się to, kto poza świata, ktoś mówi, że jesteś debilem czy coś, obchodzi się to? No nie obchodzi się to, no właśnie, dzięki temu no, też, wiesz. Czasami w sumie też kukuje. Nie, no wiesz, to, no wiadomo, że jak jakieś takie, im więcej takich rzeczy czytasz, to cię mniej zaczyna to nerwować. Po prostu chodzi o to, że... Czyli statement. Jakby teraz ci dać pół roku, nie byłbyś najlepszym skrzydłem w Ekstraklasie. Nie. A szkoda, bo wierzyłem. Nie, no co ty, stary, kurwa, no bądźmy poważni, naprawdę. Ja wierzę na przykład w Ostrego, który chce w rok grać w Ekstraklasie, nie? Z poziomu tak naprawdę B-klasy. To jest ten, co się z Kacprem, ten, co nam mówi. Tak, i ten, co bił się z Kacprem, nie? No, jak ma takie ambicje, no to... Wiesz, gdzieś tam no, na ta klasa też ten... jest jakąś wybitną odskocznią i jakimś wyznacznikiem umiejętności, no nie oszukujmy się. No, ty też pokopałeś tak, trochę w Turcji. Tak, no pokopałem, wiesz, no to tak mówię, jak na swoje umiejętności, to tam coś pokopałem, ale ten... A gdzie najlepiej ci się grało? Legia Warszawa, ty miałem, wiesz, te Mistrzostwa Polski, Puchary Polski. I potem Niemcy, był bardzo ciężko, tam zupełnie inny trening, inne podejście do wykonania pracy, także tam było bardzo ciężko. Wy tam utrzymanie, nie? Wtedy walczyliście. Tak, dokładnie. A potem, wiesz co, bardzo fajnie się czułem we Wrocławiu, w Śląsku Wrocław grając. Fajna ekipa, fajni ludzie, więc... Też w Lechii grałeś? Syn mi się wtedy, wiesz, rodził akurat, więc taki fajny taki okres, czas, nie? Który dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam ten czas, nie? Jeszcze Lechia była? Była Lechia, tak. Lechia 3 miesiące, ŁKS, z ŁKS-em awans do Ekstraklasy. No i co, Krakowia tam 2 miesiące, z tego 1,5 miesiąca COVID, wiesz, no i tak, u mnie to jest góra-dół, nie, i tak mówię, były momenty, nie? Jak to w życiu, nie, roller coaster, ciągle góra-dół. Pytanie mam w sumie jeszcze jedno, bo ty jesteś bardzo znany z tej afery, dajcie mi tego, co odepchnął naszą panią w włosach. Igor Tarasow? Tak jest. Dobrze pamiętam? Ty z nim grałeś w Śląsku Wrocław, ziomek, więc walka... Nie wchodzi w grę. Nie, mój ziomek teraz. Igor Tarasow, fajny chłopak, wiesz. On też chyba... Chłopak, którego chciałeś bić, bo kopnął panią, czy tam popchnął. To tak. Chyba kopnął w mikrofon. Tak. Który, wiesz, uderzył panią, rozciął tam coś. Tak, wiesz, no. Akurat stałem, nie grałem, wkurwiony byłem, że nie grałem. I największy i mówię, kurde, idę, nie? Jeszcze ubrany byłem jak debil, teraz tak patrzę. Jokejka do tyłu. Więc ten... nie, no tak jakoś wyszło, nie? Trzeba było bronić, wiesz, nie? No, no pamiętam, no. Tak zostałem wychowany w porządnego domu, że ale dobrze, kobiety trzeba, nowy, kobiety no. Trzeba, wiesz, szanować i ty też byś podbiegł do tego, co uderzył naszą panią? Nie wiem, jak by się zachował, nie wiem, jak by się zachował. To jest generalnie... chwila, moment, nie? Taki impuls i robisz, nie? Ale wiesz, nie podobało mi się to, nie? Ale wyjaśniliśmy to sobie, powiedział, że też źle zachował i tyle, no. Tuszol, co? Kosa często mówi, że wychodzi ze strefy komfortu. Mhm. Czy ty się czujesz, że wychodzisz ze strefy komfortu, siedząc tutaj i mając w głowie, że niedługo już będziesz w oktagonie? No na pewno trochę tak, na pewno trochę tak. Znaczy powiem tak, po części wchodząc w ten jakby półświatek, wiedziałem, że gdzieś to powoli do tego dąży i prędzej czy później to przyjdzie. Ale tak, no wychodzę, bo co innego siedzieć sobie w chacie non-stop, ewentualnie jeździć sobie gdzieś na rybki, a co innego zapierdalać na treningi co chwilę, 2 razy dziennie. Tu jakieś sparingi, tu coś. No też jakby presję jakąś mam z tyłu, bo rekord nieskazitelny. Także nie daj Boże, mówię, no pomimo tego, że szans mu nie daje, to gdzieś tam ten 1% zawsze jest. To są dalej sztuki walki. Trafi mnie czymś, nie wiem, no i spierdolę rekord i nie mam gdzie się pokazywać w Poznaniu, nie? Także, także kurwa, no trzeba dać, nie? Masz bardziej presję takiego tłumu widzów, czy prywatnie? Że chłopaki z bungee cię cisną, że musisz wygrać? Znaczy nie tyle, co prywatnie, że chłopaki, tylko sam sobie chyba narzuciłem taką, że muszę i koniec, nie? Nie ma innej opcji. Okej. Okay. Za dużo widzę, ile w to wkładam czasu, pieniędzy i jakby nerwów oraz też potu i oczekuję od siebie po prostu no, formy życia i ma być jedyny słuszny werdykt, czyli wygrana moja. Ręka w górze. A czy to będzie w pierwszej rundzie, czy w trzeciej na punkty, to już mnie tam, wiesz.
Tak, Kosa chyba też idzie po wygraną. Jest no wiesz, jaki byłby zdanie sportowiec, ale nie, ale bardzo, bardzo szanuję to, co powiedział. Nie? I ja zawsze lubiłem takich ludzi, którzy wiesz, no, wiedzą, co mówią i chcą też. Na gości są tacy, którzy piszą, tak jak mówisz, taki hejt, komentarz. A, jakieś kurwa, chowcy, bo dymą wiesz, wyjebić. Ale zaraz, nie, czekaj, to ja chciałem poddybić teraz, bo kurwa, takie dymy wedą. Jesteś, mówisz, że jesteś pewny wygranej, nie? No wiadomo, no co masz powiedzieć, kurwa. No wiadomo, są. No, wiadomo. No to dobra. To zróbmy zakład. No. Chcę ci iść na rękę, chcę ci pomóc, bo w kwestii nawiązania tego wąsa mówiłeś, że wyglądasz jak debil, jak próbowałeś tego zakręconego, nie? No. Ja generalnie też mam słaby zarost, tylko wąsa mogę sobie pozwolić, bo ty kurwa wyglądasz jak Wolverine z Rosji, nie? Tych kurwa nie, no, bez z tymi łoniakami na buzi. Także zróbmy taki zakład, że przegrany goli zarost. Co ty na to? Nie no, powiem ci tak, szczerze, ja po walce chciałem się ogolić, więc no to nie ma problemu. To łapa. I no, Urfik Krzyśniarz, przegrany goli zarost. No, nie ma problemu. Proszę bardzo, panowie. Dobra, bardzo odbieramy teraz telefon. Halo, halo, skąd jesteś i jakie masz pytanko i do kogo? Witam wszystkich. Witam. Cześć Urfik, cześć Tushi. Siema. Jestem Kamil z Jeleniej Góry, pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam. I ja mam pytanie, dwa pytania do Tuszola i jedno do Kosy. Tuszol, czy planujesz walkę do końca, czy jakiś nokaucik najpierw? A czy chciałbym nokaucik, ale zobaczymy, jak się potoczy, jak będzie spierdalał po ringu, to że nie będę go gonił. Nie? No dobra, dobra. Drugie, czy ten. Co myślisz o Marconiu? Uważaj, jest studio, jest groźnie, a zaraz do Marconia przejdziemy. O zachowaniu i w ogóle tak, no co myślisz o nim, to wyprawia? Znaczy powiem tak, no ja osobiście nie kumam tego całego jego, nie wiem czy to jest performance, czy on naprawdę taki jest, tak dalej, no nigdy tego głębiej nie analizowałem. No ma jakiś tam sposób na siebie, a czy to jest dobra droga, którą obiera, no to on już chyba sam wie najlepiej, nie? Mi no, osobiście no. To, mnie to nie dotyczy, także ani mnie to nie ziębi, ani nie parzy, nie? Dobra, ogólnie to Team Bungie, a teraz do Kosy pytanie. No. Kosa, to planujesz dalej dłuższą karierę w Street Fighter, czy nie? No wiesz co, nie wiem czy wiesz, ale mam podpisane ogólnie na 6 walk, także zobaczymy, co się uda. Jeżeli dostanę własną mutkę od Tuszola, no to raczej będę chciał wstać z kolan i pokazać, że jednak coś potrafię, ale ja wiem, że wszyscy są za Tuszolem i Team Bungie, zdaję sobie z tego sprawę, ale niespodzianka jest szykowana, więc... Co kurwa, z nożem wyjdziesz? Nie no, zwycięstwo, wiesz, no. Takie no, rzeczy. Ale nie, planuję tam zostać dłużej, nie? Z kosą, Michu. Sushi, załóżmy się. O co? Ja postawię 100 na BetClick na ciebie. No. Ale jeżeli przegram, to mi oddajesz 150. Kurwa, jeśli, ale klasik. Wiesz, ile takich wiadomości dostaję na Instagramie? Masę. Ale nie, no dobra, ogólnie z sercem za tobą jestem tak naprawdę. Nie ma problemu, dam ci nawet 200, jak przegram. Dobra, a skąd ma pewność, jak mi odpiszesz? To nie wiem, no to Ulfik mi da numer z reżyserki, ciebie. No numer mogę wyciągnąć. I ogarniemy. No dobra, zobaczymy. I ogólnie to ja jestem sercem za tobą, widzimy się w Krakowie, mam nadzieję, że się uda z tobą złapać i zrobimy sobie fotkę. Po walce przyjdę na sektor na pewno. Dobra, to się widzimy i życzę dużo zdrowia, pozdrawiam wszystkich i Ulfik też się tam trzymaj. Pozdrowionka, trzymaj się stary, wszystkiego dobrego. Dobra, w telefonie był wspomniany Nathan Marcoń, więc muszę o niego Kosa zahaczyć, bo ty się z nim przepiąłeś. W wywiadzie powiedziałeś, że Nathan musi mieć w głowie małego robaczka, który jest upośledzony, skoro potrafi pojechać po rodzinie. Na Twitterze również dodano zdjęcie i odpalmy teraz screena numer 6, gdzie ty gwizdałeś na Nathana. No operator ujął akurat ciebie, wiem, że tych gwizdów było więcej, ale akurat trafiło na ciebie. Rozumiem, że było to spowodowane po prostu wcześniejszym zachowaniem Nathana, dlatego zacząłeś gwizdać. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, no nie, ogólnie widać nawet w tle, ludzie się śmieją i ten... wiesz, no, dla mnie rodzina to jest rzecz święta. Ja po prostu bardzo szanuję sprawy prywatne, rodzinę, tak zostałem wychowany i nie lubię tego. Nie lubię, jak ktoś wspomina o rodzinie. Życie jest też brutalne, tak nie to o tym wspominaliśmy, nie jest jakoś fair. Różne rzeczy różnych ludzi spotykają w danej części swojego życia, więc nie wiem, po prostu jakoś taki odruch też, że wygwizdałem to, co wypowiadał się na temat rodziny i jak się wypowiadał, a nie bardziej o to, jak się zaprezentował w tej walce, nie?
No, na te gwizdanie w sumie Nathan też ci odpowiedział, więc możemy odpalić screena numer 8 i numer 7. Numer 7 pierwszego. I teraz tak. Dajcie mi na rozgrzewkę przed penisem Z tego piłkarzyka jebanego. I wstawił to zdjęcie, że Nathan chce z tobą bitki. No, nie komentujesz tego. Dobra, jakbyś skomentował screena numer 8 w takim razie. Gdzie Nathan pisze, że najlepiej dajcie mi jeden WS piłkarzyk i jeszcze jakiś pet, potraktuję to jako trening przed ważnymi walkami. I napisał Łukasz Gikiewicz, twój kolega. Tak. Ależ ty jesteś chory gościu, on jak chcesz, bierz za rękę swoją koleżankę i was dwóch najebie, to sobie szybko rekord podbije Fame'a. No wiesz co, na razie on to ma takie walki, że komuś muszą ręce wiązać, kurwa, zaraz będzie walczył z ludźmi, którzy wiesz, nie wiem... Nie będą mogli ciosów oddawać, także no niech na razie zawalczy porządną walkę, bo jedną walkę miał z Adrianem Polakiem i no nie poradził sobie. Powiedział, że mu noga pękła, więc tyle. No. Na razie nie wypowiadam się na ten temat i tyle. Dobra. Pracujemy tacy ludzie. Dobra, no to panowie, zapraszam was jeszcze do Stardownu, jak to zawsze jest przy formule face to face. Stańcie do siebie. Czy już mogę? A możesz sobie zabrać. Moi drodzy, zestawienie Tushol kontra Kosa. Już 10 lutego w Tauron Arenie Krakowskiej, gdzie macie do zakupienia bilety na fame.tv. Ostatnie 600 biletów, więc kupujcie, spieszcie się, żeby zobaczyć to i wiele innych zestawień na gali Fame 20. Jakieś jeszcze ostatnie słowa przed konferencją? Do siebie? Wolverine z Rosji. Skończ tego wąsa. Oj, chuj. Nie ma takiej obsługi. No i chuj. Nie ma takiej obsługi. Stańcie bliżej siebie jeszcze, popatrzcie sobie w oczy. No, przelizać jokejkę do tyłu. O, ta, o, ale jest fryz. No dobra. O nie, bo będą chujowe zdjęcia na Twitterze, to jest byle. Aż Ketchum, łowca Pokemonów, ty będziesz kurwa pierwszy. Moi drodzy, to zestawienie Tauron Arena, 10 luty. Bilety do kupienia na Fame.tv. Niewiele ich zostało, więc kupujcie już teraz. I co, jeszcze do kamery, panowie? Gdzie jest kamera? Tu? No, ta środkowa. Warunki fizyczne lekko na stronę Tushola. Jak kurwa lekko? No kurwa lekko. To tak lekko nie wygląda. IRL tak to nie wygląda, jak na papierze, nie? Napisane centymetry. I nic, dziękuję wam bardzo. Dziękuję ci, Kuba. Dziękuję ci, Łukasz. Dzięki bardzo. Powodzenia. Jeszcze cyneczek, powodzonka. I co, ja siadam? Tak jest, panowie, wam też dziękujemy, nie? Jesteście tu potrzebni. Dzięki wielkie. I co, zapraszam do siebie teraz. Nie wiem, czy już jest gotowa ta para, ale zaprosim do siebie Piotrka Szeligę oraz Natala Marconia. O kurwa. Oho, już się zaczęło, już chłopaki z tyłu się przepychają. Chłopaki, proszę, usiądźcie chociaż na chwilę, bo ja spodziewam się, że może to zabierzemy na razie, chyba. No, czekajcie tutaj. No ja mam iść tam, kurwa, no to co? Panowie, na spokojnie, ja też... Gdzie mam iść? No. Tam? Fajnie by było, gdyby was widzowie chociaż na chwilę zobaczyli. Bo na razie to was nawet nie w kadrze. O, idzie Piotrek. Chodź, Piotrku. Witam cię, Piotrek. Ja dam ręce z tyłu. Wiesz, jak coś dał mi ten. Uderzy mnie. Wierzym, że mnie uderzysz. Panowie. Wiem, że mnie uderzysz. Wiem, że mnie chcesz bić. Mówiłeś to na backstage'u. Uderz mnie. Porozmawiamy normalnie, Piotrek. Zachowajmy kulturę. Przyjacielsko porozmawiajmy dzisiaj. Serio, zróbmy normalną atmosferę. Po tym wszystkim, co kurwa odjebałeś, tak? No to skrzywdzić mnie w klatce po tym wszystkim. Pokaż klasę, pokaż kulturę, zachowaj spokój, emocje. Bardzo ładnie, okej. Okay. Co to jest, Kosa? Co? To jest Kosa, ten piłkarzyk? Tak. Jebany? No, wypowiadał się na twój temat. Co mówił? No, że nie wypowiada się na twój temat. Okay, ja widziałem go, jak wygląda i wiesz, miałem go na backstage'u tam dać mu dziwkę, malutką, ale widziałem, jak wygląda, więc stwierdziłem, że... To podejdź. Widziałaś mnie kilka razy, podejdź. Podejdź. Ale podejdź, powiedz to w twarz, co mówiłeś na wywiadach i wszystko. Chodź, porozmawiamy, podejdź. No chodź, podejdź. Piłkarzyku jebany, podejdź. Czy gacie obstrane po ojcu też? No chodź. Ale jest nerwowo. Podchodź, podejdź tutaj, piłkarzyku jebany, podejdź tutaj. Tutaj masz do stóp. Podejdź i powiedz wszystko mi w twarz. Widziałem cię parę razy, oszczędziłem cię, bo mi było cię po prostu szkoda, jak zobaczyłem, jak ty wyglądasz. Kurwa,
moja dziewczyna, kiedy byłem w gimnazjum, była kurwa wyższa niż ty, chłopaku, i ważyła więcej niż ty. Chodź, podejdź mi to, powiedz wszystko. No w twarz, pokaż odwagę. Porozmawiałem po prostu, pokaż odwagę i podejdź. Dobra, przestań pierdolić, on nie idzie do domu, kurwa, i mów, co masz mówić i tyle. Obstrał się. I tyle. Dobra, chłopaki, przejdźmy do waszego face-to-face'a. I tak, zaczniemy od prawda-fałsz. Macie jednego pomidora, żeby wymienić pytanie, gdzie czemu? Musicie po prostu nie odpowiadać. Kurwa, czemu nie podpowiadać? No macie taką możliwość. Nie, odpowiadamy na wszystko. No to jak się ja gadacie, jestem za odpowiedzią na wszystko. No dobra, no to zaczynamy. Nie ma pomidorów żadnych. Shelly, widać, że wkurwiony, więc... Nie wiem, dlaczego. Pierwsze pytanie do ciebie, może cię rozluźnią trochę. Nathan nie wie, na co się pisze. Prawda. Nathana 5 minut minie i każdy o nim zapomni. Prawda. Nathan przekroczył granicę dobrego smaku już dawno temu. Prawda. Większość ludzi w tej walce stoi po mojej stronie. Prawda. Nathan to król freak fight. Nie, nie będę teraz. Niech zarzeknie się, że jak mam okulary, to mnie nie uderzy teraz. Bo ja chcę normalnie mieć okulary, bo ja lepiej go widzę, a jest przystojny. Potem jak zdejmę, potem zdejmę w połowie. To mnie lej, bij mnie, karcz mnie, skacz po mnie, rób co chcesz. Ale ja chcę mieć swoje okulary na sobie. Dobra? Nie biję ludzi w okularach, więc dlatego ci powiem. No i właśnie chciałem się to zabrać, czy możesz obiecać, żebyś gościa. Ja na to mam kurwa prezenty, a wy od razu jakieś atmosfery wprowadzacie takie dziwne. Nathan, ale to ty, później. Ty masz urodziny, więc zaraz do tego przejdziemy, ale na spokojnie. Nathan to król Freak Fight. Fałsz. Jak fałsz. To fałsz? To kto jest królem? Ja jestem kurwa legendą tych fajtów. Ale, a królem? Królem, chuj wie kto jest królem. No to masz króla przed sobą. Jakiego kurwa króla, człowieku? Patrz, jak ja wyglądam. Nie dość, że jestem młody, przystojny, zadbany. Królem zawsze nazywał mam zajebiste się umiejętności. Jakie masz umiejętności? Zajebiste. Kurwa, 9 minut walczył bagieta i później wyszedł do ciebie i tego kurwa w 3 minuty ledwie skończyłeś? Jak ledwie? Weź, człowieku. Chłopcze, ty widziałeś moje ciosy, jak ja się skręcałem? Ja pierdolę. Ty widziałeś, jak się kurwa skręcałem? Chyba kurwa w żołądku się skręcałem, jak to widziałem. Chłopcze, ja już wiele razy mówiłem o jakiejś UFC 300, o innych rzeczach, ale ja nie dość, że... Bo ty myślisz po prostu to, co widzisz w internecie, uważasz za prawdę. Nawet miałem ostatnio, dodałem, że... A ty masz skurcze od HGH, czy co? Nie wiem. Ostatnio nawet widziałem... Taką kurwa na ciebie, że ci naprawdę zaraz wykurwię. Za co? Za wszystko. Ale to wykurwisz mi w klatce, po co jest ta walka? No spokojnie, nie, pokaż, nie, nie że mi w okulary. Dojrzały, nie? Ale ja jestem dojrzały, dlatego chcę cię wypierdolić. Bo ty się zachowujesz jak jebany gówniarz. Bo jestem kurwa gówniarzem, teraz mam 21 lat, mam dzisiaj urodziny. No dokładnie. Powinien być dla mnie miły, że mam urodziny. Kurwa, zaraz będę miły, to cię chuj strzeli. Jak strzeli chuj, kurwa, w sensie... Jezus, kurwa, naprawdę sprawdziłeś chuja? Dobra. No bo, dobra, lecimy dalej z pytaniami. Nathan aktualnie to mój największy wróg. Tak. Nigdy nie pogodzę się z Nathanem. Nie. Czyli prawda. Czyli prawda, no nie pogodzę się. Nathan nie zasługuje na szacunek żadnej osoby. Prawda. Dobra, przechodzimy teraz do ciebie, Nathan. Słucham cię, kolego, sympatyczny. Mój występ na Prime MMA to był błąd. Ale kurwa, ciężkie pytania. Odpowiem tak lub nie, ale też chcę zdefiniować to. Prawda, fałsz, no? Nie był to błąd. Okay. Nie był to błąd. Czyli fałsz. Nie był to błąd, jeżeli, wiesz, bo ten film nie miał jakby jebać w prawie, tylko im pokazać, że ej, zmieńcie to, kurwa, bo to długo nie potrwa, jak będzie tak wyglądało na backstage'ach, nie? Okej. Okay. Jestem właścicielem kanału Freak. Nie. Szeliga nie wie, na co się pisze. Oj. Ty wiesz, na co się zgodziłeś? Wiem. Na co sam to kurwa wymyśliłem, bo inaczej by tej walki nie było. No właśnie, bo jesteś gnojarzem jebanym i osrany kurwa jesteś. No właśnie, a jak przy tym jesteśmy, to może powiedzmy o formule walki. Formuła walki wygląda tak, że walczycie w boksie. Jednak Piotrek... Jak się podobam w chuj? Ma lewą rękę zawiązaną. To jest nienawidzą miłość. Będę miał ją przywiązaną kurwa tutaj do pasa. Dokładnie, lewa ręka będzie przywiązana przy pasie tutaj i Piotrek będzie bił się tylko jedną ręką, a Nathan będzie miał dwie ręce dostępne i będzie chuj mu z tych bok z małe rękawice. Przecież cię zabije, kurwa, tam. Co ty pierdolisz? Cię tam zajebie, kurwa, chłopie. Ale nie, zdefiniuję ci to, dlaczego tak to wygląda. Piotrek Szeliga, Piotr Prokurator Szeliga, tak? Tak. Jest uznawany za osobę dobrą w sportach walki. Według oczywiście niego, nie? Jest pompowany jako osoba, która walczy z zawodowcami. Aha, według mnie, ale kurwa mówią to inni ludzie. Daj mi dokończyć, okej? Okay? No, okay. Jest pompowany przez federację jako osoba, która walczy z zawodowcami i bardzo kiepsko by to wyglądało, że Nathan, bóg estetyki, Marcoń, zweryfikował Szeligę, full MMA, no limit, klatka rzymska. No to róbmy to, kurwa! Ale ja chcę! No to zróbmy to, kurwa! To zróbmy, chcę! To zróbmy klatka rzymską, full MMA.
To zróbmy to. Ja nie mam z tym problemu. No limits, kurwa. Ja nie mam z tym problemu. No i kurwa, i wtedy kończysz karierę? No ale... Jak się rozjebie? Dawaj, ej, zróbmy układ. No jak to, patrzysz się ej, na mam tu Rolexa. Dobra, przestań pierdolić. Mam tu Rolexa Dayjust. Ej, w piśmie mam swoje, kurwa. Dayjust Rolex, oczywiście. Ja 70 koła za niego dam, nie? Ja jeżeli pierdolę. Peterku... Kurwa, nie rzucam tak nim. Jeżeli, Peterku, wygrasz ze mną, NMA, klatka rzymska, no. Kurwa... W drugiej rundzie choćby, nie? Dobra, no ale ja uważam, trafia że... trafia do ciebie. Ale ja uważam, że formuła w boksie jest przywiązana. Okay? A jeżeli dobrze, nie... Ale ty tak pierdolisz, że dobrze wiesz, że kurwa... Ale dam klatki, ci ten zegarek, ale rysuję. Ale wiesz, że takiej klatki kurwa nie będzie, bo to się... Przed chwilą federacji... się róbmy to, kurwa. Ale federacji... obsrał się, ale federacji... Nie, no, ale może być tak, że to... Patrz, oj, jest wspólnie, to może bardzo logistycznie to im... Nie chcesz. Ale logistycznie im się to kurwa nie klei i tyle, no. Kurwa, to zrób ankietę. Co myślą o klatce rzymskiej tylko? Możemy zrobić ankietę. Możemy zrobić ankietę. Kurwa, masz duży zegarek, człowieku. Wiem. To nie twój. Czy... dla ciebie, żeś wygrał. Widzowie, jak mój, kurwa. Ten, kurwa. Dobra, chłopaki, poczekajcie. Widzowie, zrobimy ja teraz ankietę. Tak tutaj. Zrobimy ja teraz ankietę, dole. Gdzie popie, bo to będzie, jest, kurwa, Natan, cicho, na chwilę. Okej, okay, dobrze, ale... No luz. Dobrze, widzowie, robimy teraz ankietę, gdzie będzie wybór. Widzowie, wy będziecie głosować, czy MMA, klatka rzymska, no limit, czy boks, trzy rundy, małe rękawice i Shelly ma przywiązaną rękę, Natan nie. ma dwie ręce. A, no tak, no tak, tak, tak. No, 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 no. Myślałem, że w klatce też mam mieć, kurwa, rękę przywiązaną. Ja uważam, że jedna nie. ręka to jest o wiele, wiele, wiele no, lepsza formuła. No nie, no na pewno to będzie szutowane przez cały świat. No, ale to, co przez cały świat będzie szutowane? Że ty będziesz z jedną ręką się zdąbił? No na przykład, kurwa. Chłopie, ale ja cię zabiję w tej klatce. Ale szotowana będzie twoja śmierć chyba na Live Leaku, kurwa, bo człowieku, normalnie na YouTubie tego nie puszczą, nie? Szotowana będzie twoja sraka, kurwa, dostaniesz pizdę w ryj w końcu. Okej, okay, to teraz luźne pytanko, jeżeli już mówimy o sraczce, nie? No. Serio, luźne pytanko, odpowiedź tak lub nie. Czy jak trener Mirek wyprowadza się na spacer, to zbiera po tobie gówno, czy nie? Luźne pierdol pytanie, się. Tak lub nie? No pierdol się. Ale tak lub nie? Pierdol się. Czy kubka jest pozbierana pierdol do woreczka, się. Wyrzucona do śmietnika na odchody, pierdol czy nie? Się. To jakiś odruch bezwarunkowy jest, czy co? Tak. Okej, okay, dawaj dalej mi zadaj pytania. Dobra, lecimy do pytań jeszcze, prawda, fałsz? To może być dłuższy face-to-face. Moim celem jest nadal UFC. Oczywiście, że tak. Nie celem, bo ja już będę w UFC. Nie, fałsz. Prawda, fałsz, krótko, utnijmy ten, żeby tą przejść. Nie, nie, nie jest moim celem, bo ja w UFC będę już, jakby, mam rozmowy, nie? Było moim celem, tak, ale już nie jest, bo jestem w tym UFC. I zobaczycie, kurwa, na plakatach. Okej. Okay. To mój ja ostatni... Ale co ty pierdolisz? Zobaczysz na plakatach, kurwa. Które sam sobie wydrukujesz, kurwa. Nie, co kurwa UFC oficjalnie dodaj mnie oznaczyć, dodam to do siebie na story. Weź, ale ty pierdolisz, człowieku, przestań. Hopie. Kurwa, a ty jesteś jakiś, nie wiem, nietomny chyba. Ja mówię prawdę tobie akurat, że tak będzie. No ja wiem, ty zawsze mówisz prawdę. Tak. Oczywiście. Ja jestem człowiekiem nieskazitelnym, tak. Który nigdy w życiu nie używa... Znam wiele języków, używam zawsze języków. Jesteś człowiekiem zgniłym, kurwa. Nie, nieskazitelnym. Jak taki, kurwa, stary ziemniak jestem jebany. Jestem czystszy niż tak. Ewa, która zjadła jabłko, przed zjedzeniem jabłka, a ty jesteś, kurwa, Adamem, który też je ugryzł. No. Żeś wiedział. Fajnie. Jestem czystszy niż Ewa, chłopie. Ale zanim poznaniem męża. Ale zanim wpierdol. Jedną ręką, kurwa. Człowieku. A którą wolisz ręką bić, lewą czy prawą? A to już jest ustalone, którą będę bił. Ja nie podpisałem jeszcze. 200 IQ. Którą wolisz ręką? Mam, ja też jeszcze nie podpisałem, no i co? A. No, kurwa, weird sytuacja. No, weird sytuacja, którą... Przejdziemy teraz bardzo nie, dobra, ja to do telefonu. W sumie w chuju to mam, którą ręką. Z trenerem Mirki, mamy trenera Mirka na linii. Halo, halo. Witam, witam. Dzień dobry, dobry trenerze, trenerze Mirku. Trenerze Mirku, teraz trwa face to face. Ja słyszałem, że Natan do KFC chcesz się dostać. Gdzie? Chcę do UFC, do no. Do KFC. Do KFC. KFC, ale go przyjmą do ej, jak KFC. Mój ojciec, też zobaczę memy. Będzie to zawsze na zmywaku. Dobre, dobre. Jak już gadamy... Dobre, pomarańczowe. Dobre, okej. Okay. A coś dalej, panie trenerze? A ja z tobą nie rozmawiam. To po co pan dzwoni? Trenerze, bo... A ja do Szeligi dzwonię, a nie a nie do widzieliście ciebie. Się w kantorku? W kantorku to ty sprzątasz. No nie, tam przecież było zdjęcie Szeligi jako woźny. To jak ja sprzątam? No, ale teraz to jest twoje miejsce tam. Okej. Okay. Dobrze, to mam nadzieję, że dobrze zapłacicie, bo we frikach już... Dobrze płacą, więc musicie ich dobrze przebić. Jakie trener ma pytanko do Piotrka? Do Piotrka to nie ma żadnego pytania, bo Piotrek wychodzi, wali w łeb Marconia, pęka głowa i leży Marcon. Mhm. A jak się trener ma do słów Natana, który powiedział przed chwilą, że trener wyprowadza Piotrka na spacer i czy sprząta pan jego gówno?
Jak to dokładnie powiedziałeś? Zapytałem, czy jak wyprowadza trener Mirek, z całym szacunkiem, czy jak trener wyprowadza Piotrka na spacer, jako pies akademii, to czy sprząta trener kupę, odchody po Piotrze? Ja powiem w ten sposób, że Piotrek nie jest żadnym psem akademii, okay. Tylko jest zawodnikiem. Psem okay. To tym byłeś, a twoich głowie nie sprzątałem. Okej, okay. Dobrze. A przecież trener mówił, że, że trener mnie nie trenował w akademii. To jak ja byłem trenera psem? Ja byłeś w akademii, tylko nawet ja cię nie chciałem trenować. Bo no właśnie, to jak trener niby był, jak ja byłem trenera psem? Byłeś w akademii i dałem treningi mojemu synowi, bo Adam cię trenował, a zrobiłeś 6 albo 7 treningów. I po prostu jak wstyd, tam idzie zawodnikom akademii na razie? Wstyd, porażka i w ogóle, ty mówię, do KFC na zmywak. Trenerze, taki żart to rok temu był śmieszny. Trenerze, a mam takie pytanko. Jak się, Piotrek, czy macie jakieś specjalne przygotowania do walki na jedną rękę? Nie mefedrony, tak, na pewno. Mamy mefedrony. Mefedron to tylko Marcoń bierze, bo normalny człowiek by tak nie gadał jak Marcoń. No dokładnie. Mamy przygotowanie, rzucamy piłeczką i pęka głowa Marconia. Okej, okay, rozumiem. No dobra. To dzięki bardzo trenerze za telefon. Pozdrawiam trenerze. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam najlepszego trenera w Polsce. Ła, Akademia Wilanów! Ksejfy.pl, czapki na głowie! Pozdrawiam. Szeli, pytanko do ciebie mam. Tak. Bo ty na swoim story przed programem powiedziałeś, że odpalasz dzisiaj protokół Viking. No tak. Czym on jest? Czym jest protokół Viking? No, jestem ciekawy, bo siedzisz tutaj spięty, widać. Nie jestem spięty, tylko po prostu idę go rozkurwić i tyle. I tutaj nie ma, wiesz, tutaj już nie ma miękkiej gry, nie? Wcześniej, wiadomo, włodarze federacji prosili mnie o to, żebym, kurwa, nie robił zbędnych problemów dla ochrony, ale w tym momencie, jak już wychodzimy do walki, to tutaj nie ma miękkej gry i po prostu wychodzę i go rozpierdalam. Może inny zakład. Wpiszę na twoje zakłady, chłopie. Nie chcesz dać moich pieniążków. Ej, ja mam w piździe swoje pieniądze, człowieku. Serio, ja mam to w piździe. No i co, kurwa? Pierwsza runda, jeżeli nie pokonasz, dostajesz zegaretek. Nie chcę, nic twojego. Ale przyda ci się. Ale nie chcę, ja mam to w piździe. Ty teraz masz dużo wydatków, więc... No i co z tego? No to kurwa, no zawsze ci się przyda, nie? Przecież ale błagałeś, błagałeś o walkę, właśnie nie chciałem zgodzić na tą walkę. Ja błagałem o walkę, kurwa. Na kto błagał o walkę? Kto nagrał człowieku, story? Ja się... Federacji mówię, że nagrał storki, żebym się przyjrzał walkę. Innej walki w ogóle, kurwa. Jestem na totalnie... Ja jestem totalnie na innym etapie. Miałeś na 20 ze mną walczyć. Ale nie miałem z tobą walczyć na 20. Jak nie miałeś, kurwa, jak sam powiedziałeś na jak story, sam powiedziałeś, kurwa, że ci powiedzieli, że nie walczymy i, mieliśmy, kurwa, nie walczyć. No tak, i potem powiedzieli, że walczymy, ale to powiedziałeś na story to. Co mówiłem na story? Mówiłem na story, że mówisz, że będzie to walka, teraz nie chcę przyjąć, próbowałem wszystkiego, mówiłem, że jedną ręką, że dwóch wejdą, przecież tak mówisz na story swojej. No tak, no bo później, jak już wyszli z powrotem z tą propozycją, no to mówię, to kurwa, na kogo skoro, trenowałeś, bo nigdy nie strzelałem, że to skoro mam z tobą wyjść do walki i mam okazję ci w końcu wpierdolić, to mogę to zrobić, jak kurwa, Labryga ja też mówił, jedną lewą ręką. A uważasz, że jedną ręką, jakby faktycznie doszło do takiej formuły, to myślisz, że masz szansę... A co faktycznie doszło? Dojdzie do takiej formuły. Okej. Okay. Ja wychodzę normalnie z jedną ręką i go napierdalam, no i tyle, mam to w pizdzie. Ej, człowiek jest za pieniądze w stanie zrobić wszystko. Ja to takie pieniądze, ty nie uważasz, ja to mam w chuju. Natan, ty nie uważasz, że w przypadku, gdy ty będziesz miał dwie ręce, a Szeli jedną, to czy porażka to nie będzie, kurwa, upokorzenie? No będzie, kurwa. Szeli nie będzie mógł nawet dobrej gardy trzymać. To są małe rękawice. Ja nie przegrywam. Wiesz, kiedy ja przegrywam? Wtedy, aha, kiedy chcę. I chciałbym, żeby w kontrakcie było jeszcze ujęte, że jak on odklepie... Ale ty se możesz, kurwa, kontrakty jakoś wybierać. Jakoś spierdoli, wiesz, z walki, czy cokolwiek innego, to żeby jego calutka garza poszła na jakieś... cele charytatywne, nie wiem, na jakiś dom dziecka, czy cokolwiek innego. I dyszka dla Szeligi. A w piśmie. Na wachę. Do Rzeszowa. A nie, ty do Rzeszowa nie możesz przecież. Co nie mogę do Rzeszowa? No nie możesz chodzić po Rzeszowie. Normalnie mieszkam w Rzeszowie, chodzę po Rzeszowie, wszystko robię w Rzeszowie. Tak? Nie gonią cię po Rzeszowie? Nie, nie gonią mnie po Rzeszowie. A gdzie trenujesz? Na siłowni, kurwa. Ale no, w jakim klubie sportów walki w Rzeszowie? W Rzeszowie nie trenuję w sportach w tym klubie. No bo mam, kurwa, swój klub w Warszawie. Przeprowadzam się do Warszawy i aktualnie byłem Dlaczego już wracasz do Warszawy? I aktualnie teraz byłem w trakcie przeprowadzki do Warszawy, no ale wyszła ta walka, więc no jeszcze, kurwa, dopiero po walce się przeprowadzimy. Znasz ludzi, których ja znam. Przepraszam, poznałem ludzi, których ty znasz. Ja znam ludzi, którzy, kurwa, znają twoich ludzi i jeszcze, kurwa, innych ludzi. Także spokojnie. A to z jakiegoś gejowskiego klubu? Nie, nie. Hetero klubu?
Tak. Okay. Wolę kobiety w przeciwieństwie do ciebie. Na pewno? No. A swoje czy nie swoje? Jeszcze raz. Czy swoje czy nie swoje? A co swoje czy nie swoje? Kobiety. Mam jedną kobietę i jest dla mnie wystarczająca. Okej. Okay. No dobrze. No dobrze. Do czego nawiązujesz? Do niczego. Jeszcze ile ten face to face będzie trwał? Przyjdzie na wszystko pora, bo jak wiesz, przyjdzie koza do woza. Góra z górą się nie zejdzie, człowiek ale człowiek z człowiekiem? Zawsze. Zawsze. Dziękuję za dokończenie. Ja słyszałem mógłbym... Już to, słyszałem już to w momencie, gdy ty wbiłeś do studia. I Piotrek to powiedział, tak? I, nie. Nie, ty, okay. ty to powiedziałeś, okay. gdy wbiłeś do studia, gdy Shelly miał z bandurą face to face'a. A jestem ciekawy bardzo jednej rzeczy, bo ty wtedy powiedziałeś do Shelly'ego, że będziesz go rozliczał za każde słowa. Tak jest. Rzuciłeś wtedy mikrofonem, przerwałeś, nie było powiedziane, za co ty będziesz ich rozliczał. Powinienem podziękować, bo nie rzuciłem go w głowę specjalnie. To za jak co? Już zrobiłem zamach, to mówię, nie, no nie będę go w głowę rzucał, nie chcę go znokautować, więc rzuciłem mu w klatkę. Dobra, no, kurwa, trochę ciężko mnie znokautować ogólnie. Ja cię znokautuję przecież. Dobrze, okej. Okay. Możemy przed, jak skończymy. No to kurwa, sparing. No to chodź już. No dawaj. Kurwa, hopy, spokojny. Chodź już. No chodź sparing, spokojny, no to chodź. Sparing krótki. No chodź. W gaming roomie sobie zrób sparing. Pane, ej, bolała lewa? Postarajcie się. Lewa prosta? Postarajcie się usiąść, kurwa. Jaki jest, kurwa. Widzowie, w chuj chcę zobaczyć jest, kurwa, ten program. Kwarta jebany. Wszedłem ci do głowy. Patrz, jak się trzęsiesz. Małymi... Każdy mówi, że się trzęsę, kurwa. Ja się no zawsze się trzęsiesz, kurwa. Jesteś obsrany, puść mnie. Powiem tak. Od początku powiem tak. Małymi szczebelkami, żebyś nie myślał, że ty jesteś przygotowany, że wejdę, powiem wszystko, co mam powiedzieć, ty mi zajebiesz i wyjdę. Nie, ja cię powolutku będę wbijał szpileczki i miażdżył psychicznie. Jesteś człowiekiem, którego miażdżę ja psychicznie za wszystkie szkody i złe rzeczy, które zrobił ludziom. Ale kurwa, jak ja zrobiłem złe rzeczy ludziom, powiedz. Czy mogę? A to zaraz do tego dojdziemy. Bo wiem, co zrobiłeś ludziom i wiem, co robisz. Nie bój się. Co kurwa robię? Człowieku, co ty pierdolisz? Jesteś jebany manipulantem, czujesz stres? Kurwa. Czujesz stres? Ale nie czuję stresu właśnie, bo kurwa nic nie robię. Właśnie chodzi o to, że kurwa nic nie robię. Tak. Tik? Tak. Ale masz się przestraszyć? Kurwa, z pięcioma ochroniarzami to... No to po chuj skaczesz, kurwa. Postarajcie się usiąść i jakoś jeszcze zrobić ten program, bo ja czuję, że i tak ja jakoś będzie ciężko go doprowadzić. A na prawy zegar? Czy mamy jakąś wodę? Ej, gdzie hetero mężczyźni noszą zegarek? Na lewej czy na prawej ręce? Na lewej. To założę na prawą, to się szelizę spodoba. Może bardziej go zachęcę do zakładu. Kurwa, jakiś idiota. Ojej. Ach, chłopaki, kurwa. Czemu idiota od razu? Czemu się wyzywamy? Bo kurwa kłamiesz, człowieku, ty pierdolisz takie głupoty. Ale że czemu się wyzywamy, kurwa? Mam urodziny. W chuju mam twoją urodziny, człowieku. Chuj ci na imieniny, jak to ktoś powiedział. Chuj ci na urodziny, kurwa. Ale dlaczego tak, kurwa, niemiło się do mnie odzywasz? No bo chuj ci na urodziny, człowieku. Ale, kurwa, co ci zrobiłem takiego, że się tak do mnie odzywasz? Dużo zrobiłeś, kurwa, ja złego. Ja pierdolę, dużo zrobiłem. Chłopie, ty mylisz mnie z kimś. Zawsze byłem za tobą. Myślałem, że Remi ruchała biegnie, przepraszam. Co ci zrobiłem takiego niby? Tylko nie wylewaj, proszę cię, bo tu dużo sprzętu jest. Nie jestem nim, kurwa. Nim? To jest jakiś, kurwa, japoński, nie wiem, mnich? Tak, to tak. Okej. Okay. Dobra, chłopaki, no ty co wtedy miałeś powiedzieć, bo nie dokończyłeś. Musisz jeszcze raz zapytać. No, wbiłeś na face to face'a, Bandura Shelly, nie? No. Rzuciłeś mikrofonem i powiedziałeś, że będziesz Shelly'ego rozliczał za każde słowa, które powiedział. O okay. Jakie słowa dokładnie ci chodziło, bo tych słów było mnóstwo, w wywiadzie ich padało i ty, gadaliście. My się lubimy tak naprawdę, kurwa, widzę to pani, że nie lubi. Mocny statement. Piotrek, lubisz Natana, tak kurwa. Szczerze. Tak szczerze, lubisz Natana. Co ty pierdolisz? Uwielbiam, kurwa. On mi pisze DM-y co chwilę. Pisze mi, że Natan uwielbiam się. Mówi, Natan, dobrą zadymę zrobić z Denisami. Też bym tak zrobił, jakbym ich spotkał. Tylko kurwa... Ale potem... kurwa kłamie. Jak kłamie. Kurwa? Tylko już jak pierdolisz... Dzwoniłeś do mnie przecież, kurwa. Ale jedno rzecz jest... Dzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, Natan, weź tego Denisa najeb, jak nie za tego liścia, co mi sprzedał. No a nie? Od Denisa liścia dostałem, tak? No tam z glebą jak był ten Denis i Remi tam urwała, no. Jak tam podbili do siebie. No. To, Remi jak ostatnio... No i co miałem wtedy zrobić? Remi... Jak wpadłem między ludzi, kurwa, i dostałem w tył głowy. No ale ja nie mówię, co miałeś zrobić, tylko dzwoniłeś i właśnie mówiłeś, no to proszę, co ty pierdolisz, pomści mnie. Człowieku, jak ja z tobą nie gadałem. Chciałeś, żebym cię pomścił właśnie. No w chuj chciał, żebym go pomścił. Ale to jest manipulator. Ale nie było takiej sytuacji. Ty, kurwa, jesteś głupi, człowieku. Ja się spodziewam, że pewnie nie było takiej sytuacji. No nie, ale ja znaczy, dopytuję. Mi się wydaje, że tak. Ale zastanawiam się, Natan, czy była sytuacja taka, i ja bym prosił o odpalenie shota. To jest chyba shot numer 1. A gdzie będziesz wyświetlał tu? Tutaj, no. I to jest fajna technologia.
zaproponował, że przyjedzie do studia cały czas, zawsze mówił, zaraz przyjadę, nigdy nie przyjechał, to ja przyjechałem. Ma szczęście, że ochroniarze nie trzymali, bo doszłoby do morderstwa. Doszłoby do morderstwa. Pokaż teraz następnego. Serio, następne. Ja prawą ręką potrafię nie, kurwa, złamać szczękę. Człapał. Jak Nikola trzymał na pamiętam. Zapytaj trenera, trenera, ale mam potwierdzenie. Przez przypadek na tarczach trafiłem trenera w rękę, już nie jest trenerem. Dlatego zmieniłem klub. Rozwaliłem mu rękę, wypadł mu z zestawu. Po jednym ciosie, nietrafionym w tarczę. Ja jestem bardzo... Dlatego zobaczysz na walkach, jak będą wyglądały moje walki. Chyba, że dojdzie, chyba, że zginę. Jeżeli umrę, to wtedy nie dojdzie do takiej walki i nie pokażę umiejętności. No dlaczego miałby do tego dojść? No nie dojdzie, dlatego zobaczysz. Mówię, że to jest jedyna opcja, śmierć moja. Powiedz mi, co ty uważasz o tym, co gada Nathan? Że to jest kurwa... Że prawa to morderstwo. Jakie morderstwo, człowieku, kurwa? Teraz spójrz na mnie, co mówię, okej? Okay? Prawa pięść powoduje stały uszczerbek na zdrowiu. Dobrze. Lewa pięść, tylko fizyczny. No. Dwie pięści. A widzisz tą pięść? Kombinacja. A widzisz tą pięść? Czyli będziesz uderzał tą prawą. Okay. No bo kurwa, innej nie będę miał. To ma no jedną przywiązaną. Już powiedziałem, no którą masz. Okej, okay, dzięki. Lewa pięść połączona z prawą pięścią równa się monar. A jeżeli już mowa o monarze. To co? To zacznijmy może od tematu Aroya Arkatańsuli. Szeliga, pochwalisz się może tym, co twój kolega śmiało, śmieje się, wygaduje na backstage'ach? Czy może były kolega? Nie mam pojęcia, co wygaduje na backstage'ach. Że, no każdy wie, jak ty teraz, jak się zachowujesz, jak się może, okej, zachowujesz też, to są skutki uboczne tych różnych rzeczy, ale jak się zachowywałeś, co robiłeś, co mówiłeś, tamto oczywiście z tym, że do mnie dzwoniłeś, to był żart, żeby nie było. Teraz mówię akurat Real Talk, więc możesz się nawet zadzwonić do Arka Tańculi, jak się wypowie na ten temat. Chwalił się, jak Szeli na konfy przynosił 10 gramów mefedronu i częstował kurwa ludzi. Dlaczego takie coś robiłeś? Uważasz, że to jest kurwa w porządku? Szczerze. Ja robiłem czegoś takiego? Tak. Nie, coś takiego robiłeś. Nie robiłem czegoś takiego. Nie? Nie. To zadzwońcie do Arka i zapytajcie, jak to, może, to Arek cię pomawia. Możemy zadzwonić robiłeś do Arka Tańculi, ale... cię pomawia. No może mnie, no to, wątpię, żeby coś takiego powiedział, ale... Takie, tak, siedziałem Arek, w aucie, ale takie siedziałem coś... w aucie, wracaliśmy z trailera wtedy, to było to losowanie Buddy, nie pamiętam, jak to była takie gala. Takie coś nigdy nie miało miejsca, więc kurwa... Jakoś po twoim zachowaniu wydaje mi się, że często kurwa takie rzeczy miały miejsce. Uważasz, że to jest w porządku? Ale co jest w porządku? No ale wiesz, to tak jakby no nie ma na to dowodów, nie? Możemy zadzwonić do Arka. Ja mówię to, co mówił Aroy, więc niech Arek się wypowie na ten temat, bo uważam, że Tańcula, czyli naczelny talerzyk pomawiacz, myślę, że dużo może mieć z tym wspólnego. Chcesz to dzwonić do Arka? No, możemy zadzwonić do Arka. Jasne, reżyserka, możemy zadzwonić do Arka i pogadamy. Arek bardzo dużo ciekawe rzeczy na ciebie mówił, ale szczerze, pomimo, że cię nie lubię, to cię oszczędzę. Serio. Nie powiem, kurwa, wszystkiego, co mówił Arek teraz, Tańcula. Może on ci to powie w twarz, przeanalizujecie to i nie wiem, dogadacie się, że ci w łapę da, albo ty mu dasz w łapę, abyście nie gadali o takich rzeczach. Jak, pamiętaj, przyjaciół trzymaj blisko. A wrogów w niepewności. No właśnie. Sam to wymyśliłeś? Tak. Czy przeczytałeś w książce? Sam to wymyśliłem. No, czyli jednak tam jeszcze jakaś piąta klepka jest. Jest więcej klepek. Ile? Kurwa, tyle, ile trzeba. Czyli? No ale... Tyle co szarych komórek? Chłopaki, no dobra. Nie, mi się wydaje, że szarych komórek jest więcej. Jak jesteś przy temacie klepek, to muszę się ciebie, Szeli, zapytać. No. Ty powiedziałeś, że Nathan ma nierówno pod sufitem, bo rzucił ciebie taką oto szklaneczką. Wtedy właśnie jak Nikola też trzymał go, to było po tym, dokładnie po tym szocie, co przed chwilą leciał. No. No ale ty zaraz potem dodałeś, że chciałeś mu wyjebać z doniczki. Nie. Nie, to było wszystko w trakcie, ale kurwa... Zobaczyłem Nikolę, że stał podem do mnie, więc stwierdziłem, że nie będę rzucał. On był w transie. Jak to jest z tą doniczką? Nie chciałem. On był w tak zwanym transie. To jest teraz modne wśród influencerów, być w transie. No ty w jakim ty jesteś, kurwa, od jakiegoś czasu? To jest, kurwa, niewiarygodne w ogóle, co ty odpierdalasz. No jestem sobie. W transie, jestem. No jesteś w transie, a chuj, ty nawet w kilku transach byłeś. No byłem, kurwa. No. Życiowo, dobra, przejdźmy dalej. No dobra, Nathan. Ta odpaść mnie usatysfakcjonowała. Okej, okay, dobra, no tam chłopaki nad telefonem do Arka pracują, ale Nathan Szeli w jednym z wywiadów powiedział, że ty bez niego nie istniejesz i jak ty się do tego odnosisz i bez kogo lub czego według ciebie Szeli by nie istniał, ale na to odpowiesz zaraz, jakiś czas temu. No to jakiś czas temu, no to już jest kurwa... Wiesz, no, ale wasz konflikt sobie już sobie w tym momencie zapracował jakby na to, że kurwa jest tu gdzie jest, więc...
Śmiesznie odwróciła się rola teraz, bo gdyby nie ja, to byś Liga tutaj nie był na 20. Ale ja nawet nie miałem być na 20, ty nie rozumiesz tego. Właśnie dlatego mówię, że dzięki mnie tu jesteś. Ja w ogóle byłem, ja teraz jestem na detoksie w ogóle, kurwa. Od mefedronu? Nie od mefedronu. Od zioła? Nie, kurwa, ogólnie, żeby moje jelita dobrze pracowały, wszystko dobrze pracowało. Bo jelito przesane. Szkowa dieta tak zwana. Co? Nie dziwię się. Nie, te w tym momencie... Jak jest się w transie, to nie, no, trans w tobie, to też kurwa, tak. Natan, od dłuższego czasu, chłopie, w ogóle nie melanżuję, nic nie robię. Jak ty Burski. Skupiam się tylko i wyłącznie na treningach. Po to się przeprowadzam do Warszawy, żeby robić 2 treningi dziennie, żeby, kurwa, dawać ludziom to, po co przychodzą, kurwa, na hale i przed odbiorniki, a nie to, co ty, kurwa, odpierdalasz, że wychodzisz, kurwa, i klepiesz jak szmata, kurwa, w matę człowieku i spierdalasz od pojedynku, bo Denis by ci wjebał po prostu i tyle by było, no. Ja pierdolę. Ja poszedłem tam go pomścić. Miałem nieszczęsną kontuzję nogi. Wiesz, co znaczy potężna kontuzja nogi? Nie wyobrażasz sobie, jaki ból czułem w tym momencie, kiedy widziałem, jak upadam. Ból czułeś, jak widziałeś, jak Denis biegnie na ciebie, kurwa. Nie, miałem tego świadomość, że, kurwa, miałeś taki strach w oczach, kurwa. Nie, ja się do tej walki, przygotowywałem się z 3 lata. Już prędzej wiedziałem, że będzie taka walka. Ja pierdolę. I mówię ci poważnie, zanim byłem free fighterem. Jak 3 lata temu to nie było we free fighterem. Walczył, kurwa, w innych galach. Walczył na innych galach. No, ale to pierdolę, człowiek. Ja wiedziałem, co, że nie friki. Ja mówię, że ja wiedziałem, kurwa, że ja będę walczył z Denisem. Ja już prędzej się przygotowałem. Wiesz, jaki czułem ból? 18 lat. Tak, no. Wy powinniście mi. A z Labrygą czego nie wyszedłeś? Bo by cię zajebał, człowieku. A ja Labrygę bym strzała. Przecież ja Labrygę bym połamał, kurwa, jakby tu przyszedł. Przecież Labryga to jest, kurwa, przy mnie taki. Ty nie czaisz bazy mało lat. Ty nie jest, abym Labryzę zrobił tutaj, chłopie. To zróbmy walkę, że wy we dwójkę, Labryga ma jedną rękę i ty masz jedną rękę. Że ty masz jedną rękę i Labryga ma jedną rękę. Żeście się uzupełniali. Wejdź jeszcze w siebie, to będzie jedna postać taka duża, nie? Tylko najgorsze jest to, że jeżeli chodzi Wyobraziłem o... Ale zróbmy to. Jeszcze dajcie mi tylko pana Jacka Morańskiego dodatkowo. Ja pierdolę. Jeszcze połączy się rękoma, się połączyli prawymi i bracia. Ja jeszcze tak od tyłu jeden drugiego. To by była beka w chuj. No. Ale kurwa, to było śmieszne. No, mega. To co lubisz, ty byłeś w trakcie. Chodzi o seks. Dobra, nieważne. Mamy teraz na telefonii, na linii, Arka Tańcule. Arku, yes, Aroy. Halo, halo. Dzień dobry, Szymanku, cześć, co tam? Cześć, Arku, słuchaj, Natan ma pewien temat do ciebie, bo wspomniał, że ty kiedyś... Coś... Nie tak dawno. No to opowiedz, Natan, jak to rzekomo wyglądało i jak ty byś się odniósł do tej sytuacji. Bo to jest sytuacja oskarżająca dosyć mocno Piotrka. Piotrek powie. To mów, kurwa. Nie, no to jest na sytuacji, dobrze, więc jakbyś mógł ją przedstawić Arkowi. Dobrze, nie ma problemu. Ja uważam, że to jest bzdura, kurwa. Arku, dlaczego, bo to jest... ale jakby są osoby, które były przy nas, kiedy to mówiłeś, bo potem poszliście sobie do pokoju ukosztować pewne substancje. Dlaczego jakby pomówiłeś swojego najlepszego przyjaciela, może byłego, może ex, może teraźniejszego, Piotrka, prokuratora Szeligę, o to, że przynosił na konferencji dzisiaj nie gram mefedronu. I ja to już zapomniałem o tym temacie, ale ktoś mi to przypomniał, jak o tym rozmawialiście. Jebnięcy jesteś, człowiek. I częstował wszystkich. Mój drogi, jeżeli ty masz zamiar nas skłócić, to takich, co próbowali nas skłócić, było już wielu i ale się ja nie udało. Odpowiedz na pytanie, Arku. Mój drogi, po drugie z tobą rozmawiałem może 2 razy w życiu i zdążyłeś już się wystrzęglić na kolegę. Chłopie. I to nie były zbyt długie rozmowy, to była czysta kurtuazja z mojej strony zawsze. Więc nie wiem, co ty pierdolisz. Arek, a kto mnie wiózł samochodem swoim, że mówisz kurtuazja? Mój drogi, poprosił mnie Fame, żebym cię rzucił z trailera, nie poprosił cię Fame. Nie masz swojego samochodu i nie miałeś siadaj, jak wrócić, mój drogi. Siadaj, jeszcze powiedziałeś, że sobie przypierdolimy, jak wrócimy. Masz w ogóle prawo jazdy? I wiesz, co się cieszę? Że się nie zgodziłem, bo jak patrzę, kurwa, na twoją twarz, jak myślę, że po takich sytuacjach też bym farbował włosy na niebiesko i, kurwa, chodził jak wygórzony szczyt. Słuchaj, ja rozumiem, że ty przybrałeś teraz taką postać, taką pozę. Nie wybrałem postać. Że wszystkich obrażasz, że wszystkim ubliżasz. To może to jest spoko, może masz kolejka, się do ciebie ludzi ustawia do walki, ale ja to nie mam zamiaru. Ale ja z tobą nie chcę walki, Arek. Ale ja nie chcę z tobą walczyć, bo to byś musiał klepać szybciej. Ja też nie chcę, no musiałbyś klepać szybciej, ty. Wiesz, ja nie chcę z tą waleczki. Nie ma w ogóle sensu. Ja nie chcę z tą waleczki. Ja nie mam zamiaru w ogóle z tobą wchodzić w jakieś dyskusje. I czyli, wszystko, a odpowie na pytanie, które zadałem? Jakie pytanie? Chyba taka sytuacja. Arku, to powiedział, że to czy konkretnie była taka sytuacja, czy nie było? Nie było takiej sytuacji. Okay. Dziękuję, Arek. Dziękuję ci bardzo, Arek. Proszę bardzo. Dziękuję, Arek. To jeszcze panowie.
Czekaj chwilkę. To chyba tyle, chyba że ty masz... Piotr przecież wie, że on i tak nie wyjdzie do tej walki. To jest cały no tak, no ja wiem, dlatego dziękuję, Arku. Chcę, żeby to było wyprostowane. Zestawienie jest bez sensu. Stój zawsze za swoim, bardzo dobrze. Czuję statement na Nathan Marcon. Na szczęście. Instagram na Nathan Marcon, czuję statement jakiś. 80... Wszystkiego co dobre, trzymaj 80... się. Wiesz, to jest najlepsze? Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Że właśnie tacy głupi, przećpani ludzie mylą to, że ja obrażam wszystkich z tym, że ja obrażając mówię im prawdę prosto w twarz. Okej. Okay. A ty masz jakieś dowody na to, że Arek ci tak powiedział? Mam po części dowody, no. Okej. Okay. Wiesz, to jest... Inaczej. I mogliby, na Instagramie mogli, na Nie, okay. Broń Boże, ja to wyślę na konfie, żeby puściła federacja, co? Jeżeli będzie chciała. Jeżeli nie puści, znaczy, że nie chciała. Okay. Tak, są na to dowody, przecież bardzo dużo świadków. Wiesz, co jest najgorsze? Że ci świadkowie są skończeni ćpuni, kurwa, którzy siedzieli w pokoju, kurwa, z Arkiem wtedy w hotelu. I Arek tak się podobno, kurwa, porobił, że nie wiedział nad gdzie jest. A to było dzień przed moim cage'em, co byłem wtedy z... kurwa, nie pamiętam z kim, czy z face to face'em? Mhm. Co z Białegostoku wracaliśmy. To są po prostu skończone, kurwa, ćpuny, które dorabiałem sobie w tych freakach. Nie wszyscy oczywiście, ja nie mówię, że wszyscy, bo wiecie, to zależy od człowieka. To nie jest tak, że jesteś freakiem, jesteś ćpunem. Tylko niestety, no, trafiają się takie ananaski, które najbardziej właśnie grają tych dobrych, a okazuje się, że są po prostu skończone z wyrole, źli ludzie i kurwy. I chcę ci powiedzieć, że ten drugi film na tańcule, co ha, 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 wszyscy się tak śmieją, on naprawdę istnieje. Tylko naprawdę... Pan Jacek decyduje o tym, czy go puści. Amadeusz jest lojalny, jeżeli chodzi o to. Ale niech ludzi, jakby nie miałem żadnej rozmowy z Amadeuszem na ten temat, że to powiem, czy coś w tym stylu, bo ja nie muszę go wybielać. Piotrek, myślisz, że jest taki stylu. Film? Myślę, że kurwa nie ma takiego filmu. Swój swojego broni zawsze to, na przykład, to, widzisz? To kurwa brednie, no i tyle. To, czyli pierwszy film też był brednią na Arka. Jaki film? Ja nawet chopię no ten, ale ja nawet... Myślisz, że nie ma, myśli, że nie ma filmu, ale no kurwa i tam jednak jaki film. Jakiś film. To jest chore dla mnie. To są stare czasy, ale a, wiadomo, jesteśmy... przedawnione już. Nie, no Arek jest teraz dobrym człowiekiem i farbuje włosy na niebiesko. Nie, no to ja tak... Bo teraz robimy content freeza! Ale powiedz, wedle twojego uznania ktoś nie może się zmienić i inną ścieżką życia... Znaczy może, tylko że Arek się nie zmienił. To jest taki sam case jak Tyburski. A ja na przykład ja czuję, że się zmieniłem. Bardzo się zmieniłem. To fajnie, ale ja teraz nie mówię o tobie. No dobrze, no ale ogólnie się pytam ciebie. No uważam, że bardzo ciężko jest się zmienić i najgorsze jest, jak ktoś mówi, że się zmienił, a się nie zmienił. Jak na przykład Tyburski, który... A ja na przykład czuję, że kurwa. Się zmieniłem i kurwa, moje życie wygląda zupełnie inaczej. Przewartościowałem je... Kurwa, szacun dla ciebie. Szacun chuj dla ciebie, fajnie. Ja teraz mówię o kimś innym. Na przykład to jest case Tyburskiego, który sobie kurwa mówi, że nie ćpa, nie pije, a jak przegra walkę, to mówi, a wtedy ćpałem i piłem. No to jest ten sam case po prostu. A tak samo Tyburski, 2 godziny przed publikacją naszej walki powiedział, że on wie z bardzo dobrego źródła od Fejmu, kurwa coś tam, że Nathan nie będzie walczył na Fejmie 20, bo włodarze go nie chcą. No. To z tego, że prosili mnie od kilku dni, żebym przyjął tą walkę, bo ja miałem tam jakieś swoje inne sprawy do załatwienia, dlatego też nie dogadania, dlatego tej walki nie przyjąłem. A no kurwa, właśnie tak wygląda ten wasz case, że ja bym się skupił jednak... to jest case uzależnionego właśnie. Okej, ale jednak skupiłbym się tutaj typowo, że ty Nathan skupiasz się na Piotrku. Dobrze, tylko mówię, że to mnie wkurwia, skupię się na nim, że właśnie tacy kurwa źli ludzie z wyrole starają się grać tych kurwa najlepszych. Czemu ty cały czas korzystasz z telefonu? Nie, jestem kurwa uzależniony od telefonu. Lepiej telefon niż 10 gram mefedronu. To ja mam w pizdzie i mefedron i telefon. Ale dla ciebie odłożę telefon, dobra? Dobra, kończymy. To by ci było raźniej. Kończymy rzeczy... I lecimy do szota numer 3, którego bym poprosił. Wiesz co, nie było okazji, bo tam panował chaos względny wręcz i po prostu no, ciężko było jakby nawiązać jakąś komunikację, ale no, coś tam sobie pogadaliśmy. Zresztą on to jest w ogóle dziwny typ, bo tutaj się mijaliśmy, to w ogóle jakby on odszedł od wszystkich, siedział sam, dookoła niego 2-3 ochroniarzy. Jak przychodził obok mnie, to jakby mnie po prostu nie widział, a jest konferencja, są kamery i nagle gada do mnie jakieś takie rzeczy. Chuj wie, o co chodzi, może faktycznie to jest jakaś jego kreacja, ale no, on prowadzi go naprawdę donikąd. No dobra, ale no ja wiem, o co ci chodzi. On siedział sobie tutaj pomiędzy dziennikarzami w Mediarumie. No i później gdzieś tam przychodził obok mnie i stał, może nawet na backstage'u staliśmy z Bandurą przed wyjściem. Przychodził koło nas i tak wiesz, slalomem takim po prostu, nie? A wiesz, przychodzi konferencja, jest 15 ochroniarzy i widzisz, co się dzieje. O Boże, ty będziesz skrzywdzony. No i Nathan, pytanie o mam Boże, do ciebie. O Boże, co ci się stanie? Jezus Maria. Nathan, mam do ciebie pytanko. Ubezpieczenie, takie dobra? Bardzo mocne. Mam cały czas. Bardzo dobrze, bo, tak. Nie, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy spotkasz Nathana na mieście, co? Słuchaj, Nathan, powiedz mi, jak to w końcu jest? Bo z tego, co mówił Piotrek, to ty na backstage'u chodzisz z ochroną, nie rzucasz się w żaden sposób,
Zachowuje się jak normalny gość, po prostu. Okej, okay, a kurwa, wchodzą kamery, po prostu to jest, odpalasz. Odpierdala mu. No i kolego, skąd taka jestem zmiana? Aktorem. Ale przy tym szkodzisz wielu ludziom, kurwa. Nie szkodzę wielu ludziom, tylko kurwa szkodzę właśnie złym ludziom i unicestwem ich z internetu. Ale wracając do twojego pytania, Kubo. Dlaczego ochrona przy mnie chodzi na backstage, niby omijam Piotrka, tak? No, to już ci mówię. Ochrona jest przy mnie po to, ponieważ jestem cholernie niebezpiecznym skurwysynem. Wszyscy się mnie boją. Jeżeli nie byłoby przy mnie ochrony, to by nie było kurwa tej gali. Ja bym rozjebał kurwa wszystkich tutaj po kolei, którzy tylko nadepnęli mi na skórę. I musisz się z tym pogodzić. Ale ty kurwo. Pierdolisz. Musisz się z tym pogodzić. Nathan cholernie niebezpieczny skurwysyn Marcy. Jeżeli nie ma ochroniarzy. Ale to był, nie wiem. Chcesz się napić? Bo się skończyła woda? Nie, no kurwa dużo. Nie oblewaj, kurwa, bo myślałem. Nie obleję, kurwa, myślałem, szanujmy się. Wiesz, ja... Oblewanie, kurwa, kogoś wodą, nie róbmy jakiejś patoli. No już dwa razy to zrobiłeś. Nigdy w życiu takiego czegoś nie zrobiłem. Cały czat chce telefon do Labrygi, więc jeśli reżyserka mamy, to możemy do Labrygas, Kutas, tak? Do tego Labrygi, tego od transów, tak? No dobra. Ale on jest zajęty teraz, słyszałem, że u Bambi siedzi. Nie mam pojęcia, jest... W takim razie, no, reżyserka postara się to ogarnąć. Dobra, a Nathan, powiedz mi, bo ty jesteś mega kontrowersyjny. Powiedziałeś, że jesteś aktorem, że ty mało szkodzisz i tak dalej, ale no jednak wielu ludzi ma do ciebie jakieś takie pretensje, złą krew i tak dalej. No. I czy ty nie uważasz, że ty z twoim zachowaniem trochę się pchasz w gips? Chłopie, ja się pcham w gips? No, się zabijam, kurwa, prawą ręką. I dlatego, kurwa, mam jedną rękę zbytaną. Ale to jest tylko po to, aby cię nie upokorzyć. Ale człowieku, ale zrozum, żeby cię nie upokorzyć. To jest, kurwa, Jezu, po to, żeby ludzie myśleli, że masz jakiekolwiek szanse, kurwa, wygrać. O Jezu, jestem Piotrek, gram w CS-a, robię live'y. Ty, kurwa, co ty pierdolisz w ogóle? Jak każdy normalny człowiek wie, który ogląda tego streama, że to jest po to, żebyś miał mniejsze upokorzenie. Bo jak z tobą wygram na normalnej płaszczyźnie, wygram oczywiście, na normalnej płaszczyźnie, to kurwa koniec, to jest twój koniec. Człowieku, ty wypierdalasz z internetu. Na normalnej płaszczyźnie. Czyli ty nie żałujesz tego, że na Fame 16 podbijesz do tego Majka i to zapoczątkowałeś? W pizdzie to mam, człowieku. Bo ty... Ale to była prawda, to powiedziałem. Ja wiem. Co? Co było prawdą? Ty powiedziałeś, że Nathan bije teścia. Ha! Kurwa, byłem singlem. Tak miałem być teścia, debilu. Kurwa idiota, no widzisz, hopie, no tutaj, ale... tutaj nie ma żadnej komunikacji, kurwa, to jest hopie... może dlatego, kurwa, że ty jesteś po talerzyku, ja nie, masz rację. Nieście talerz, proszę. Zróbmy test. Nie ma Arka, nie ma talerza. Kramcik, to jest impreza, nie ma Arka, nie ma talerza. Dobra reklama. Dobry stand-upper. Chuj. Mocny, kurwa, stand-upper. Urodzinowy, myślałeś, nie wiem, żeby wystąpić z Sochą kiedyś na stand-upie? Socha to jakiś TikToker? Nie wiem, nie mów mi jakiś kurwa no-name'a, chłopie. Ja pierdolę, że... Częściusz, ja pierdolę. Bo się ciebie boję. Ale będziesz strasznie się ciebie boję. Ojejku, wiesz co? Przeglądam sobie coś tylko. Przeglądaj sobie. Dobra, odpalmy teraz kolejnego shota. Już mówię dokładnie jakiego. Odpalmy shota numer 4. Chodź, wypadź mi tego liścia. Okej. Okay. Nie. Pierdol to, w serio, kurwa. Chodź. Bo czemu to musi być zawsze tak popierdolone? Ale ja chcę iść, Dobra, poczekaj. No siadaj, Shelly, siadaj normalnie. Ale ja nie będę z nim tu rozmawiał, nie ma takiej możliwości. Nie będzie go, to dobra. Musisz wyjść. Wypierdalasz się. Właśnie się stąd wypierdoliłem. Ty mnie wypierdoliłeś? Ty jesteś warty, kurwa. Ty wypierdoliłeś żonę trenera, nie mnie. Pierwsza walka, kurwa. Dobrze, Kocho, dobrze. Dobrze. Dobra. Postrzelaj w żonę jak z Kałacha, nie? Za ucha. Wejdź. Tylko tyle potrafisz. Zęby umyj, albo wstaw sobie nowe. O Boże. No chodź. No co? No chodź. A co, nie chcę iść? No chodź. Nie chcę iść? To zaczekaj na mnie. Zerbaty. Zaczekaj na mnie. Pod Orlenem schod. Ej, ale co ty tam pierdolisz? Ty mówisz, że mnie wypierdoliłeś, ja powiedziałem, to dawaj, a ty wypierdalaj, nie wrzuciła ochrony, ty no chodź, kiedy mnie ochrona wyjebała. Ale co ty teraz pierdolisz, człowieku? O tym w filmie, kurwa, pierdolisz, to wiesz, co możesz, jak kurwa. Wyjebali cię całkiem, kurwa, stąd, wyszedłem, kurwa, za tobą i cię nie było śmieci. Kazałeś mi wyjebać, powiedziałeś, że wypierdoliłeś mnie, będę powiedział, chodź do mnie, ty masz do wyglądowość? Ale to było, kurwa... Ej, ty jesteś chory psychicznie. No jestem chory psychicznie, tak. I masz przejebane. No, bo wychodzę do klatki zrobić ci, kurwa, krzywdę, a nie z tobą walczyć. Jedną tym. Ręką? Pamiętaj o tym. O czym mam pamiętać? Pamiętaj o tym. O czym mam pamiętać?
Że wychodzę do klatki zrobić ci krzywdę. Ty przychodzisz do klatki zarobić kasę, którą przejebałeś w Meksyku, kurwa. Nie, ja wychodzę do klatki zrobić ci krzywdę, kurwa. I w chuju mam wynik walki, pamiętaj o tym. Czyli co, kurwa, ugryziesz mnie, Tysona zrobisz, pamiętaj, tu jest, kurwa, polski Tyson. Tu jest jebany polski Tyson. To jest, kurwa, polski Tyson. A nie jakiś, kurwa, popierducha. Ile jesteś ty masz wzrostu? Śmieciem jebanym. Jesteś śmieciem jebanym, kurwa. A nie polskim Tysonem. Pokazałeś na swoich walkach, kurwa, jakim jesteś Tysonem. Mam luźne pytanko. No, brzegaj. Jedno luźne pytanko. Tylko ty się nie oburzaj, bo to jest zwykłe pytanie. Zapanuj nad emocjami i odpowiedz na to pytanie normalnie, jak mężczyzna. A ja mam w piździe na twoje pytanie, ja odpowiadam na jego pytania, no i tyle. To powiem ci na ucho, ty mu zadasz pytanie? Nie, no normalnie zadawaj, no to jest face to face, możecie sobie zadawać pytania. No, dlaczego? Ja, kurwa, na razie pominę fakty, wiesz które. Dlaczego, kurwa, przynajmniej nie mogę sobie tego jebanego gaming rooma zrobić w innym pokoju niż swojego trenera? Co ty pierdolisz, śmieciu jebany? Ale czemu śmieciu? Bo jesteś jebanym śmieciem i pierdolisz głupoty, kurwa. Przecież to jest fakt. Jaki fakt? Że co, kurwa? No, zrobiłeś w pokoju trenera gamingu. W jakim pokoju trenera, debilu jebany? Byłego trenera. Nie, to nie był pokój trenera i dom też nie był trenera, tylko dom jest, kurwa, Ani, ty śmieciu jebany. No, a tam, więc co pierdolisz, a tam nie było, kurwa, trenera? To, że on tam mieszkał, kurwa, wcześniej, to nic nie znaczy. I zrobiłeś w jego pokoju, kurwa, gaming. To nie był jego pokój, kurwa. To co to tam było? To był, kurwa, jakiś schowek na coś. Jak schowek, kurwa? No tak, to jest schowek. Zajebiście profesjonalny gaming room. Bo, kurwa, sam go zrobiłem, debilu, jebany. Teraz... Kurwa. O, kurwa. Dawaj, o, kurwa. O, kurwa. Dawaj, kurwa. Dawaj go, kurwa, jebany. Dobra, ej, mam pomysł. Walczymy o Anię z Zielonego Wzgórza. Ta, jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Śmieciu jebany. Dawaj, jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Jesteś rozjebany już, kurwa, zobacz. Walczymy o Anię z Zielonego Wzgórza, dawaj. Kto wygra, ten poślubi Anię. Weź mi to zapnij, kurwa. Dawaj, kto wygra, ten poślubi Anię. Kurwa, ale... Chodź, pizdeczko. Podejdź, pokaż, co potrafisz. Chodź, wyjdziemy na dwór. Dochodź. Ponapierdalamy się, no, troszeczkę. Powiedz, tu wejście, dokończmy, idziemy, chodź, na dwór. Kurwa. Moi drodzy, poślij to mi zestawienie możecie zobaczyć 10 lutego na gali Fame 20. Dobra, w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety na fame.tv. O, kurwa. Śmieciuje bany. Ej, coś ci się odpierdaliło w główce. Odklejka! Odłóż te krzesło. Ej, dobra, uspokójmy atmosferę. Uspokójmy atmosferę, zachowujmy się jak ludzie. Zachowujmy się jak ludzie, uspokójmy atmosferę. Serio, w chuj. Okej? Okay? I dokończymy to na konferencji albo w klatce. Wypierdalaj śmieci od rodziny. Rozumiesz, ja to, kurwa? Ja zadam ci zwykłe pytanie! Wypierdalaj od rodziny, kurwa, śmieci. Jebany, kurwa, masz szczęście, że... Czemu to jest plastikowe? Ale, kurwa, patrz, tu masz na przykład wodę, nie? Kurwa, dobra. Ej, to już jest tyle, kurwa. To już jest tyle. Ty właśnie jebany. Ej. Puśćmy. O, kurwa. Puśćmy. No miałeś dobra, wodę obok, kurwa. Dobra, tego nie programu. Bo tego jestem programu takim nie dokończymy, ale moi, kurwa. Ej, to zestawienie. Nie, kurwa. Możecie zobaczyć. Na gali Fame 20 w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety macie do kupienia na fame.tv. O Jezu. No chodź. O Jezu, co? Kurwa, będziesz rozjebany. Jest to formuła. Nie zraniłeś mnie. Box, małe rękawice, Shelly ma jedną rękę związaną. Ja też jedną rękę mam, dawaj. Dawaj, też mam jedną rękę. Zaraz cię złapię. No chodź, spoczymy. Chodź. Patrzmy, Fedorniarze, jak ci, kurwa, ślina z mordy leci, kurwa, bo nie masz... Żartuję, nie napluję przecież. Te emocje, moi drodzy, będą dalej eskalować na pewno na konferencji. Jeśli chodzi o dzisiejszy program, on musi zostać zakończony, bo tutaj są za duże emocje. Iron Tyson. Bo zabijają zaraz. I znowu moi drodzy, więcej emocji fronta, będzie do zobaczenia w klatce, ty jak pizdo. I na konferencji. Ty pizdeczko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego programu. Jebać się! Chuj ci w mordasz ostygnie! Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. 10 lutego Fame TV, kupujcie bilety. Ja będę twoim rycerzem, nie on! Ale ty zapierdolę. Co ja zrobisz? Kurwa jebana, da! Robiłem live'a do trzeciej. A kochasz mnie? Nie rób dramy na socialach! To może być wasz moment. Mam się teraz lać po mordzie z jakimś innym youtuberem? Cieszmy się chwilą. Co ja narobiłem? Miałem tyle opcji, jak mogłem wybrać tylko tę jedną. Stary, jesteś z nią tyle lat. Gdybym mógł wybrać jeszcze jedną, no może dwie. Człowieku, nie rób tego, Kasi. Co? Co? A co do tego ma Kasia? To o czym ty gadasz? O drużynie, na którą postawiłem? Ach, to luz. Betclick ma opcję edytuj zakład. Możesz dorzucić kolejne zakłady na kupon.
i wykrzyczał głośne tak, bo BetClick wprowadził opcję edytuj zakład, która pozwala dodawać kolejne zakłady na kupon. Co jak się zobaczy? Widzicie? Pani przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przedtreningóweczkę. Najlepsza przedtreningówka od Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kuriec z paczką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.